strony Paweł Kobus, przewodnik świętokrzyski, zwycięzca teleturnieju Giganci Historii oraz jeden z 10 uczestnik wielkiego finału, jeden z 10, w którym zajął drugie miejsce. I Paweł Wojtyś, przewodnik świętokrzyski, autor kilku pocztowych książek o górach świętokrzyskich, słuchajcie, z których jedna zdobyła wyróżnienie na międzynarodowym konkursie książek o górach. No tak się stało. Także witamy, Was w kolejnym odcinku Miotły Czasu. Jednak jest to format, który nazwaliśmy roboczo, jak się okazało docelowo, Miotła Plus. W tym formacie będziemy mogli bardziej rozwinąć skrzydła w dyskusji, troszeczkę więcej Wam opowiedzieć na temat różnych ciekawych historii, ciekawych miejsc. Prawda? Dodasz coś jeszcze, Paweł? No ja myślę, że dyskusja będzie ożywiona, jako że spotkało się dwóch pasjonatów historii. Może się na będziemy nawet kłócić. Na pewno będzie ciekawie, na pewno. Dobra, zatem zapraszamy i zaczynamy. Witamy. Witamy. Z tej strony Paweł Wojtyś i Paweł Kobus. Słuchajcie, witamy Was w premierowym, pierwszym odcinku formatu Miotła Plus, który został wyodrębniony niejako z podcastu Miotła Czasu. I w tym formacie będziemy sobie trochę więcej opowiadać. I dzisiaj zajmiemy się troszeczkę szerzej dziejami średniowiecznymi Łysej Góry, ale nie tylko. I chciałbym troszeczkę wrócić też do czterech właściwie naszych pierwszych filmów. I Paweł, pytają mnie często o słowo, które użyłeś w pierwszym odcinku w języku rosyjskim. To bardzo nieprawidłowe dzisiaj, ale mam nadzieję, że jakieś ABW tutaj na bezpieka nie wyjdzie. No. Ja spokojnie, myślę, że o języki nie będziemy się kłócić. Myślę, nie. Zamieciatielny. Tak, no to jest taki niesamowity, prawda, nie wiem, jak dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali, też po angielsku, nie wiem, incredible, myślę, że to oddaje, prawda? Oddaje. Czyli taki, no, czasami nie jest to takie do końca oczywiste, ale mniej więcej znaczenie jest to samo, prawda? Czyli taki, no, jest to troszeczkę, że tak powiem, może być takie niecenzuralne, prawda? Ale myślę, że każdy będzie wiedział, o co chodzi. Okej, czyli taki zarąbisty. Zarąbisty, tak. Ale wymiatający też by mógł być. Wymiatający, dokładnie. Też by mógł być. No, czyli już parę osób mnie pytało o to, także musiałem tutaj wyjaśnić. Słuchajcie, te cztery pierwsze filmy, jeszcze raz podkreślę, że nie jesteśmy profesjonalnymi filmowcami. Wielu rzeczy się uczymy. Przepraszamy Was z góry za pewne za usterki i niedociągnięcia, tak? Ale po prostu uczymy się. Chodzi o pewien przekaz, prawda, tak, historyczny. I staramy się to robić, tak, jak najlepiej umiemy. Także chciałbym wrócić, Paweł, troszeczkę właśnie do tego, cośmy poruszyli w tych pierwszych filmach. Jeśli chodzi na przykład o nazwy plemion, które zamieszkiwały całą ówczesne ziemie polskie w dobie przedchrześcijańskiej, prawda, i późniejszej nawet jeszcze, kiedy to wszystko się wykształcało, to chciałbym tylko zaznaczyć, że te nazwy tych plemion, nawet jeśli mamy źródła piśmienne, które to potwierdzają, bo mamy takie, Mazowszanie padają, prawda, Wiślanie, czy siedzący na Wiślach, mówiliśmy o tym, tak, to, że nadali im je kronikarze tamtych czasów, czy historycy współcześni, czy archeologowie, to nie znaczy, że oni sami się tak nazywali. Tak, na przykład Awarom, ta nazwa, czyli Awarom, wytłumaczmy, kto to był, czyli ludy, które ścierały się ze Słowianami też na tych terenach. Tak, jeden z ludów koczowniczych, który przybył z Azji, prawda? Z Azji, tak. Tutaj do Europy. Im ta nazwa została nadana, my nie wiemy tak naprawdę, jak oni siebie sami nazywali. No to chciałbym na tej zasadzie tylko wspomnieć.
No i jeszcze mamy tych wiślan, o których żeśmy mówili, którzy mogą mieć coś wspólnego z tym wałem kamiennym na Łysej Górze, prawda? Tak. Przypuszcza się, że był to taki konglomerat plemion, prawda? Czyli zbiór jakiś tam, prawda, plemion i... Pod jak gdyby prymatem, prawda? Tak. Tych wiślan, prawda? No tak dzisiaj się przypuszcza, że tym ośrodkiem decyzyjnym był Kraków, prawda? No, jasne. Bo to nad Wisłą, prawda? Oczywiście. Rzeczywiście takie emporium. Czyli ten książę siedzący na Wiśle, chociaż nie wiemy tak dokładnie, w którym on miejscu miał siedzieć. Tak, no, są i tak dalej. Bagacje. Ale jeszcze chodzi mi o tych Sandomierzan. Nazwa nadana współcześnie przez archeologów, którzy odkryli po prostu, że ta kultura się różni. Troszeczkę się różni od tej... Czyli też nazwy właśnie nadawane były współcześnie przez archeologów, prawda? Od na przykład odkrycia, w którym miejscu zostały odkryte. No jest kultura przeworska. Na przykład od Przeworska, prawda? I wiele innych rzeczywiście, tak. od miejsca znalezisk, prawda? Więc to jest można powiedzieć, nazewnictwo, prawda, historyczne, archeologiczne. Tak, czyli w archeologii jakieś centra osadnicze odkryte i od nich nazwy, prawda, tak, w tym miejscu. Tak, no. Dokładnie. No to chcieliśmy tylko podkreślić, żeby to było jasne, bo może tam nie do końca z filmu coś wynikło. To wynikło. I jeszcze chciałem tutaj dodać do tego właśnie, no jako że znów nie chcemy was robić wała, to znowu wrócimy do wału. Wału dookoła Łyśca, prawda? Dookoła, tak, Łyśca, Łysej Góry. Jest taki spór pomiędzy właśnie badaczami, że był to albo wał kultowy, jak mówiliśmy, albo wał obronny. No często tak jest w ogóle, bo to są takie budowle, które nazywamy wielkimi wałami. W ogóle występują w formie kręgów, prawda? W kilku miejscach. No i na Łyścu mamy część wałów starszą i mamy część młodszą. I tam mamy na przykład materiały z IX wieku odnalezione, prawda? Tak, ale również też z XI, jak niektórzy mówią. Tak, więc jakaś ciągłość musiała, prawda, być. Wymaga to jeszcze wielu badań w ogóle. Tak, ale często jest właśnie taki spór obronny czy kultowy. Tak. Ja myślę, tak mi się teraz to nasunęło, że myślę, że nie musiało się to wykluczać wcale, prawda? To coś, co służyło celom kultowym, prawda? W chwilach zagrożenia mogło stanowić też jakąś, prawda, obronę. Ale to jest tylko takie moje tutaj przemyślenie, prawda? Właśnie cię o to miałem zapytać, czy tego nie wykluczasz. Bo według mnie mogło właśnie tak właśnie być, że bez świątyń. Czyli wał otaczający szczyt góry. Wiadomo, w tamtych czasach, jak wspomnieliśmy, a tam ani Celtowie, ani kultura przeworska, ani Słowianie tych świątyń we wczesnym tym okresie nie budowali. Dlatego mógł być to też... Ale wspomnieliśmy o tej bitwie, która miała mieć miejsce, może za czasów reakcji pogańskiej, tak, jest. Na Łyszczycie Łysa, czyli zwolenników starej i nowej wiary. Tak, jest to, a propos tej bitwy, jak wspomniałeś, Paweł, to żeśmy o tym wspominali już w filmie, prawda? To odnosi się do tego historia odnosząca się do herbu Jastrzębiec, prawda? Tak jest, to historia powstania herbu Jastrzębiec. Dokładnie już opisali te podkowy i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Więc to jest rzeczywiście. Czyli jedno drugiego nie wyklucza. Nie wyklucza. Rzeczywiście, jak donoszą te stare kroniki, rzeczywiście do jakiegoś starcia być może między starą a nową wiarą. Skoro doszło, była drużyna Boga strzegąca ważnego miejscu kultu, jak mamy to w kilku opisach, prawda? Jak wspomnieć o Arkonie na przykład. Tak, na przykład Arkona. Ale to oczywiście nie musi się to odnosić do Łyśca, prawda? Być może tak było, dokładnie. To są tylko legendy, przypuszczenia, także sobie tutaj gdybamy, ale dodajemy tylko tak woli do powiedzenia. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, o której nie wspomnieliśmy, że bardzo żyzny, lesowy obszar gleb lesowych Sandomierzczyzny w IX wieku praktycznie pozbawiony jest grodów. To jest wielka zagadka w ogóle. Tak, nie wiemy, dzisiaj dlaczego tak się stało. Patrząc na zagęszczenie na przykład grodów piastowskich na Wielkopolsce, prawda? No to jest aż rażące, że tutaj jest taka pusta. Jakaś ludność na pewno mieszkała, bo rzeczywiście tutaj te lesowe tereny wręcz
były takimi rzeczywiście terenami uprawnymi, prawda? Tak, jest. Jednymi z bardziej żyznymi w ówczesnej Polsce, prawda? Więc, pusta gleba lessowa. Tak, gleba lessowa niesamowicie urodzajna. I no rzeczywiście no, tych grodów nie za wiele tutaj było, prawda? Z tym, że tak... Praktycznie pustka, Paweł. Tak, praktycznie pustka, tylko tak się nad tym zastanawiam teraz. Słuchajcie, no od wschodu, od południa, prawda, zakole Wisły, prawda? Więc rzeczywiście ta Wisła, te duże rzeki w średniowieczu na pewno były jakąś ochroną, prawda? W pewnych przynajmniej okresach czasu, prawda? Zapewne. Nie zimą, kiedy zamarzały, prawda? Ale w innych okresach rzeczywiście to była jakaś bariera, która chroniła ludzi na pewno. Tak. A, no a ta reszta część tu północna, prawda, naszego dzisiejszego powiedzmy województwa, prawda, to rzeczywiście to była dzika puszcza, prawda? Puszcza, do puszczy to jeszcze wrócimy do tej kniei za chwilę, ale bo chciałem jeszcze wspomnieć jednej ważnej rzeczy. Słuchajcie, myśmy już w filmie powiedzieli, że nasi przodkowie słowiańscy, piastowscy, to nie były grzeczne bobasy, tylko prawdziwi zbóje. No oczywiście. To... Okrutnicy. I strasznie okrutni. Naprawdę tutaj mamy wiele, wiele opisów na ten temat. Ale chciałem wspomnieć o procederze, który dał bogactwo wielu plemionom słowiańskim, a jak się przypuszcza, szczególnie piastom właśnie, to był handel niewolnikami. Tak, niektórzy rzeczywiście przypuszczają, że w ogóle państwo piastowskie powstało. Tak jest. Oparło się na prawda, powstanie tego państwa. Jest. Oparło się na handlu niewolnikami. Czyli prawda? Jakiś biznes, jakiś przemysł. Jakiś biznes na pewno był. Nie bez kozery przybył tutaj Ibrahim Jakub. Prawda? Ale wcześniej wspominaliśmy też Al-Masudiego, jego Złote Łąki. No, oczywiście. Czyli kupcy arabscy. Tak. Kupcy arabscy. Ibrahim Ibn Jakub, czyli Ibrahim syn Jakuba. Kupiec pochodzenia żydowskiego. Z Tortozy. Z kalifatu kordobańskiego dzisiejszej Hiszpanii, tak, prawda? Który, no to po co oni tu przybyli? No oczywiście przybyli w celach handlowych. Oczywiście nazywali się podróżnikami, tak, byli też opisywali oczywiście te tereny. Bo nie wszyscy tam zdobywali się na takie rzeczy jak siedzenie po nocach, może mieli lepsze zajęcia i grzebanie tam gęsim piórem po papierze. Tak, ale tak, ci akurat tak. No ale oni też robili biznes. Oczywiście, interes na tym. To był bardzo dochodowy interes, trzeba sobie uświadomić w tamtych czasach, tak jak Paweł powiedziałeś. Ten niecny proceder przerwało wprowadzenie chrześcijaństwa. Też możemy powiedzieć nie do końca. Nie do końca. Nie do końca. Właśnie za chwilę bo handel niewolnikami utrzymywał się aż do drugiej połowy XII wieku. No, nawet, właśnie prawda? To chciałem dodać, że te stare przyzwyczajenia, tak jak wierzenia stare i tak dalej, to nie miało szansy wymrzeć natychmiastowo. Nie można powiedzieć, że po przyjęciu chrześcijaństwa nagle wszyscy zrobili się chrześcijanami, prawda? Tak jest. To jest za dużo powiedziane rzeczywiście. Także słuchajcie, mam przykład. Mieszko II. Syn Bolesława Chrobrego. W roku 1028 najeżdża Saksonię, niemiłosiernie łupi ten kraj, pali i bierze masę niewolników. Są to głównie kobiety. Większość mężczyzn i dzieci ginie na miejscu. Rocznikarz z Hildesheimu nazwał Mieszka i jego ludzi wspólnikami diabła. To wielce wymowne, prawda? Wielce wymowne. Rzeczywiście też musimy pamiętać, że w tym najeździe brali też udział jako sojusznicy Mieszka, prawda? Wieleci, prawda? Czyli tak, pogańskie tak. Plemiona połapskie, prawda? Tak, tak. No to ale to, tak jak mówię, to jest polityka, bo raz Wieleci byli po stronie polskiej, ale częściej byli wręcz po stronie niemieckiej, prawda? W tamtym okresie. Tak. To możemy wspomnieć tutaj, prawda? Tak. Także o brutalności Słowian, a może w szczególności Piastów nawet, wspominają ówczesne kroniki, które mówią nawet i do Wikingów, że lepiej zginąć w walce, niż poddać się Słowianom, ponieważ jeśli to uczynisz, będziesz palony żywym ogniem, będą z ciebie drzeć pasy skóry i przypiekać żywe ciało, albo wbiją cię na pale. Oczywiście to wycinek wachlarza szerokiego tych okropności, ale musimy mieć tego świadomość prawda? Tak. Także... Przejdźmy może, nie wiem Paweł, jak myślisz, przejdźmy może jeszcze na chwileczkę, a może w tej chwili wróćmy do tego, co ty powiedziałeś. Do wprowadzenia chrześcijaństwa i tych kar,
Powiedziałeś o wybijaniu zębów za nieprzestrzeganie, tak, rzeczywiście za nieprzestrzeganie postu, prawda? Tak, tak. To wspomina w swojej kronice kronikarz niemiecki Dietmar, prawda? Tak. Rzeczywiście z kary prowadzone przez Bolesława Chrobrego, prawda? Za nieprzestrzeganie postu. To było na przykład wybijanie zębów, prawda? Tak, ale ja powiem jeszcze o jednej, jeśli tak, pozwolisz. Proszę bardzo, oczywiście. Karą za niewierność w związku małżeńskim, ale jeśli chodzi o mężczyzn, to było też przestrzegane bardzo surowo, było przybicie, uważajcie, worka mosznowego gwoździem długim, kilkucalowym, żelaznym do drewnianej balustrady mostu. Poniekąd, można powiedzieć, było to troszeczkę rozwiązanie wolnościowe, ponieważ w zasięgu ręki na tej balustradzie kładziono nóż. Więc delikwent miał wybór. Miał wybór. Oba fatalne. Tak. Ale jednak, Paweł, ja obawiam się, że współcześnie to niektórym paniom ta kara mogłaby się nawet spodobać. No, słuchajcie, no różnie to rzeczywiście mogłoby być, ale panie nie miały lżej. To trzeba też przytoczyć, powiedzieć. Słuchajcie, panie nie miały wyboru. Nie miały wyboru. Słuchajcie, tak. Karą za zdradę w tamtym czasie było ścięcie dla kobiety, prawda? Więc rzeczywiście ale kara niesamowicie. Że bardziej humanitarna. Okrutna, no bardziej humanitarna rzeczywiście, jakby się nad tym nie zastanowić, prawda? Tak, także takie kary wprowadzenie chrześcijaństwa. Ja jeszcze nawiązując do tego, Paweł, to jeszcze wspomnę tylko dwie takie akurat, może nie z naszego, jedna z naszego kraju, jedna z obcego. Przy tym wprowadzeniu chrześcijaństwa rzeczywiście różne metody stosowano. Na przykład król Olaf Tryggvason w Norwegii, prawda? Przy wprowadzaniu chrześcijaństwa na przykład podgrzewano lejek, który wprowadzano delikwentowi, który nie chciał się nawrócić, do gardła, i do tego podgrzanego lejka wpuszczano żmiję, prawda? Która przechodziła przez przełyk do wnętrza ciała. Tak, więc jest. To było niesamowicie okrutne, prawda? Przy tym wprowadzaniu chrześcijaństwa. I jeszcze tylko wspomnę o Ottona z Bambergu, prawda? Mhm. Który wprowadzał chrześcijaństwo w czasach Bolesława Krzywoustego na Pomorzu u nas, prawda? Mhm, tak, który, i to było wręcz takie łagodne, prawda? Ale on tylko stwierdził, żeby dzieci, które były już ochrzczone, nie bawiły się z dziećmi pogańskimi. Także no, było to takie oczywiście lekkie, ale też jakieś tam zasady wprowadzał, prawda? I teraz trzeba to wyjaśnić, Paweł, bo tak. Ktoś tam krzyknie, o Jezu, straszna inkwizycja i tak dalej. Nie, on nie. No nie. Mhm. To jednak wynikało właśnie z tego, o czym żeśmy powiedzieli, ze zwyczajów bardzo brutalnych, tak. Które stosowali Słowianie, Piastowie, więc oni po swojemu postrzegali przestrzeganie prawa, jakim dla nich stały się 10 przykazań. Tak jest. Dlatego stosowali tak surowe kary. Kościół oczywiście napominał, protestował czasem, a czasem troszkę przymykał oko, biorąc pod uwagę na niektórych biskupów, których spotkało niezbyt przyjemny los ze strony władców, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Tak, to różnie to bywało w tamtym, czasie, prawda? Paweł, jeszcze wspomnieliśmy o tym fenomenie tej fantasmagorii, jaką jest Wielka Lechia, czyli tam wymyślenie tego potężnego imperium przed naszą erą, które ścierało się z Aleksandrem Wielkim, wcześniej z tam Juliuszem Cezarem i tak dalej. Kto za to jest odpowiedzialny? No tak jak się domyślamy, prawda, jeden z naszych dziejopisów, prawda? Oczywiście. Także to rzeczywiście doszli do wniosku, słuchajcie, z pewnych właśnie tutaj studiów nad historią. Słuchajcie, no Wincenty Kadłubek rzeczywiście takie tak rzeczy jest opisywał. Prawda? Fantastyczne zupełnie, tak, prawda? O tym ścieraniu się właśnie Lechitów właśnie z Aleksandrem Wielkim, z Juliuszem Cezarem, prawda? Rzeczywiście z rzeczy zupełnie, można powiedzieć, niesprawdzalne historycznie. Odjechane, no nie oszukujmy się, prawda? Takie wieści są zupełnie... Z tym, że usprawiedliwić musimy troszeczkę mistrza Wincentego, on to pisał w realiach swojej epoki. On miał pewną przenośnię na myśli. Tak, to, że zinterpretowano jego słowa dosłownie w naszych czasach, no oczywiście, to jest już... Też trzeba zaznaczyć, że był erudytem swoich czasów, prawda? Kadłubek był, można powiedzieć, na tamte czasy wspaniałym powieściopisarzem, literatem. Tak, lekko fantazjującym. Jeżeli przyjrzymy się Długoszowi, był raczej dziennikarzem niż kronikarzem przeszłych czasów, no i swoich jeszcze bardziej. To co, Paweł? Wydaje mi się, że tak Galen o nim to najbardziej korzystnie i tak
lapidarnie wypada, tak, prawda, na tle. Tak, tak, na tak, tle się, tak to wychodzi. Rzeczywiście tak się wydaje. Galanonim rzeczywiście stara się być taki właśnie rzeczowy w swoim tak przekazie. Jest. Czyli opiera się raczej na tych, którzy, starszych ludziach, którzy jeszcze mogli coś przekazać. Mogli coś przekazać, i rzeczywiście coś zapisać. Oczywiście też nie wszystko mógł napisać, prawda? Rzeczywiście tu się odnoszę do tego słynnego konfliktu, prawda? O którym żeśmy wspomnieli, między królem a biskupem, prawda? No tak. Bolesławem Szczodrym, śmiałym, prawda? A biskupem Stanisławem rzeczywiście ten jego przekaz jest taki bardzo oględny na temat tego konfliktu, ale to możemy to zrozumieć, prawda? Jeszcze żyli ludzie, którzy pamiętali ten konflikt. Tak. Na pewno byli zwolennicy jednej strony, drugiej strony, więc tak trzeba jest. Było się zachować. Bolesław Szczodry, czyli Bolesław tak. Śmiały. Czyli Bolesław Śmiały, tak. Paweł, pamiętam z lat 90. była taka formacja, nazywali się Ti Raperzy z Nadwisły i tam była taki utwór raperski, Bolku, Bolku, Bolku Śmiały, wszystko nerwy, ci spoprały. Tak. Także tak było. Także słuchajcie, w polityce nie trzeba się denerwować. Nie trzeba tracić zimnej krwi, dokładnie. Tak jak nasi przodkowie, ale tak jak mówimy, rzeczywiście ludzie są tylko ludźmi, tylko prawda? Ludźmi. I różne rzeczy się zdarzały. Paweł. Jeszcze do jednej rzeczy chciałbym wrócić z przeszłości. Do słynnego dokumentu Dogome Iudex. Czyli tak zwanego testamentu Mieszka I, który był właściwie podziałem kraju na dzielnice, takim pierwszym znanym nam, prawda? Miał Mieszko synów z Dobrawy, czyli Bolesława, prawda? Bolesława z Dobrawy, a pozostałych... I Ody. I z Ody, tak jest. No i tam próbował to jakoś tam podzielić. I niektórzy badacze uważają, że dlatego nie wymieniono Bolesława Chrobrego w tym dokumencie Dogome Iudex, nie dlatego, że został wydziedziczony, jak przypuszczają inni, ale dlatego, że już wcześniej, sporo wcześniej, po ślubie Chrobry, jako taki, można powiedzieć, męskie wiano, uposażenie, dostał własną dzielnicę jako książę pod zarząd i była to Małopolska właśnie. Małopolska, prawdopodobnie z Sandomierszczyzną, wydarte wpływom czeskim. Tak, jest takie przypuszczenie, rzeczywiście w tym czasie Bolesław Chrobry poślubił Emenildę, prawda? Swoją drugą żonę, pierwsza nieznana Węgierka, tak. Druga była właśnie Emenilda i przypuszcza się, że prawdopodobnie, to jest jedno z oczywiście hipoteza historyczna, że ojcem Emenildy był Dobromir, który może był jednym z ostatnich właśnie książąt tych Wiślan właśnie, którzy tutaj w Małopolsce panowali. Ale to są przypuszczenia. Tylko tak, właśnie tak, nie jeszcze, znamy pochodzenia tak, Dobromira. Tak, jeszcze kilka znamy innych. Znamy jego imię. Tak, ale... tak, znamy jego tylko imię, ale jest taka jedna z tych hipotez, tak zakłada. Ale no są oczywiście inne. Potwierdza też to, co zawarte jest też w dokumentach i w badaniach archeologicznych. Załoga piastowska w Sandomierzu, która stała. Prawdopodobnie gród został wcześniej spalony, potem odbudowany, prawda? Tak, tak, tak. I to oni strzegli, oni strzegli tego podbitego terenu, tej przeprawy na Zawichoście, prawda? No to też jest ten element brutalnego podboju Brutalnego podboju. Kiedyś żeśmy rozmawiali, że duże znaczenie ma tutaj nazewnictwo miejscowe, no, prawda? Tak, miejscowe. Pamiętamy na takie rzeczy wskazujące tutaj, że rzeczywiście Chrobry coś miał wspólnego z tym terenem. Chociażby Chrobesz nad Nidą, prawda? Tak, no, Chrobesz, można przypuszczać. Można przypuszczać, słuchajcie. Ale obecność Polanów, mówiliśmy o czym? O Połańcu. O Połańcu, tak. Polaniec, prawda? Polaniec. Może też to pochodzić od dlatego, właśnie dlatego tutaj Polan. Mamy to niejako potwierdzenie też i w badaniach. I Paweł, to jakby bardziej przybliżało tego Chrobrego, wiązało z tą legendą benedyktyńską o założeniu przez niego opactwa, prawda, na Łysej Górze, jakby go przybliża w kierunku Łysej Góry i okolic. Uznaliśmy już wcześniej, że była to Knieja, ale Chrobry zapewne wiedział o takim ośrodku dawnego kultu, prawda? Skoro piastowie tak bardzo przejęli się rolą i przestrzeganiem 10 przykazań, to być może, nie wiemy tego, Paweł. Nie wiemy. Musimy to stwierdzić. Bo tam jest ta Dobrawa, prawda? Tak, tak. Pytanie, czy tak daleko sięgała władza książęca, prawda? To, rzeczywiście, to są głuche puszcze, prawda? Ale rzeczywiście, jak gdzie uznali, to...
Buchy Puszczy. Uznaliśmy, że wątpliwy jest ten rok 1006 jako założenie klasztoru, prawdziwego zdarzenia, tak, sprowadzenie zakonników, reguły benedyktyńskiej do tego klasztoru i tak dalej. Ale Paweł, żeby kiedyś nie okazało się, że nie klasztor, ale Erem pustelniczy, czyli taka osada pustelnicza, nie z klasztorem, ale z zwykłą drewnianą kaplicą, jak w Międzyrzeczu, prawda, Zachrobrego, wspomnieli, powstała właśnie Zachrobrego, ale nie w roku 1006, tylko wtedy, kiedy on władał Małopolską, czyli po przyjęciu chrztu przez Polskę, a przed objęciem władzy przez niego w całym kraju. Tak jest. No niestety nie mamy żadnych źródeł. Oby się tak nie okazało. Oby się nie okazało, ale niestety nie mamy. Bo wszyscy nie by mamy. Się mylili. Wtedy. Tak, wszyscy by się mylili, rzeczywiście nie mamy na ten. Ale jest to pewna wskazówka. Temat pewien, żadnych pewien źródeł trop. Teraz. Tak. Dobra. Dobra, przyjacielu, przechodźmy teraz do tych dziejów klasztoru, o których żeśmy mówili w krótkim filmie. I wspomnijmy teraz, proszę, wspomnij czasy właśnie Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, pokrótce. Tak, rzeczywiście wspominaliśmy tutaj czasy. Paweł, jeszcze jedna rzecz. Skoro byliśmy w tych obszarach poniżej pasa, jeśli chodzi o przybijanie tam do mostu, okrutny. To jest jeszcze jedna. Jeszcze jedna rzecz, bowiem właśnie ów Mieszko II, który był takim okrutnikiem, o którym za chwilę powiesz, tak? No to go spotkał nieciekawy los, ponieważ Galan o nim pisze o wykastrowaniu Mieszka II przez Czechów, konkretnie Udrzicha, gdzieś na przełomie 1031 a 1032 roku, i miało się odbyć to tak, że ściśnięto mu genitalia rzemieniami. Tak podobno się stało, rzeczywiście opisuje to Galan w swojej kronice. Rok 1031, prawda? Czyli tak, można powiedzieć, jak to niektórzy wspominają, pierwszy rozbiór Polski, prawda? Tak jest. XI-wieczny, tak, prawda? Ciężkie czasy. Ostatnio taka książka powstała bodajże. Gdzieś, był to praktycznie upadek państwa polskiego. To było załamanie się tej monarchii wczesnopiastowskiej, prawda? Rzeczywiście, rok 1031, ze zachodu najeżdżają nas Niemcy, ze wschodu Rusini, prawda? Państwo piastowskie upada, Mieszko ucieka do Czech. I rzeczywiście w Czechach podobno, tak jak wspomina Galan o nim, to mu się przydarzyło, co wspomniałeś. Przykra sprawa. Chociaż niektórzy tam twierdzą, że później jeszcze miał dzieci. No już długo nie pożył, słuchajcie, nie pożył. Bo w roku 1034 ginie, ale też w zamachu, także zabity także przez... zawiła tak, historia. Tak, zawiła dobra, historia, przejdźmy naprawdę. Lepiej do takich... To też nie będzie prosta historia, ale bo tu będziemy się poruszać w sferze domysłów cały czas. To jest i przypuszczeń. Średniowiecze, dokładnie. Także proszę, Paweł. Wracając tutaj do tych dziejów właśnie klasztoru świętokrzyskiego, tak jak wspominaliśmy, rzeczywiście kroniki węgierskie, bo tutaj ten węgierski ślad pochodzenia, prawda, benedyktynów jest bardzo ważny. No nie wspominają tutaj za wiele o Bolesławie Chrobrym i Mieszku II, prawda? Więc rzeczywiście tutaj dywagacje na temat powstania tego klasztoru w tym okresie, chociaż tak jak mówię, ten rok 1006 tutaj u tego Długosza się pojawia, prawda? Ale tak jak mówimy, rzeczywiście to jest wszystko w sferze naszych domysłów, że tak powiemy, prawda? Mówisz, Paweł, o tym Mieszku II, co cienkim głosem po czeskim zabiegu mógł śpiewać. Dokładnie. Mieszko II, kiedyś przez historyków zwany gnuśnym, ale słuchajcie, ale ostatnio w historii tutaj spojrzenie na Mieszka II się zupełnie zmienia. Troszeczkę się odwraca. Rzeczywiście, odwraca się. On jednak musiał się zmagać z tym wszystkim. No nie miał łatwego z tym piwem, co naważył tata, czyli Bolesław Chrobry. Tata też był niezłym okrutnikiem. Też był niezłym okrutnikiem, prawda? Rzeczywiście do pewnego momentu to państwo się trzymało, ale rzeczywiście przy tym koncentrycznym ataku w roku 1031 niemiecko-rusińskim, prawda? Rzeczywiście państwo piastowskie się załamuje. Rzeczywiście. Tak jak wspomniałem, rzeczywiście a propos tutaj klasztoru świętokrzyskiego, tutaj nie mam jakichś specjalnie odniesień właśnie do tych czasów, ale jeszcze wspomnimy następcę, prawda? Wspomnił tu o reakcji pogańskiej, trzeba wspomnieć, tak prawda? Jest. Lata 30. XI wieku, właśnie tutaj tuż po śmierci Mieszka, w kraju wybucha właśnie reakcja pogańska. Czyli co się dzieje? Ludzie masowo wracają do wiary przodków, prawda? Czyli tej... Tak, czyli mówiliśmy o możliwości
tej bitwy, która mogła mieć miejsce, tak, tam tak. właśnie w czasie reakcji bugańskiej lub wcześniej, tak. nie wiem. Legenda tego, herbowa Jastrzębiec. Herbu Jastrzębiec, mhm. dokładnie. To do czytania. Mordowano kapłanów, palono chrześcijańskie świątynie wtedy i na wzór prawdopodobnie świątyń chrześcijańskich stawiano pogańskie chramy. Tak, chramy, kąciny, jak tak. to odkreślano. Dokładnie. No, kącina, gątyna, tak mówiliśmy, to raczej błędna nazwa, jak się uważa, ale raczej ale chram. Tak jak mówię, w sensie w tych starych przekazach takie występują. Oczywiście. Określenia. Dobrze, słuchajcie, następnym władcą, który tutaj mógł coś rzeczywiście się zaznaczyć na tych terenach, Kazimierz Odnowiciel, prawda? Czyli ten Odnowiciel, czyli ten, który tutaj rzeczywiście odnawiał tą wiarę chrześcijańską na polskich terenach po tej reakcji pogańskiej. Też nie miał łatwych rządów. Połowa wieku XI, ten, który wprowadza właśnie tutaj architekturę romańską, prawda? Tak. Rzeczywiście ten kraj się dźwiga z ruin, prawda, po reakcji pogańskiej, po tych wszystkich najazdach. Najazdach. Bo to nie tylko Niemcy, tak. nie tylko Rusini, ale i najazd Brzetysława. Brzetysława, prawda? Ten rok, najgorszy chyba tak właściwie. Tak jest, 1038 bądź 39, jak inni twierdzą. Prawda, bardzo niszczący najazd tutaj, który rzeczywiście zrujnował kawał Polski i grabież oczywiście relikwii świętego Wojciecha, między chociażby innymi. Z Gniezna, prawda? Więc Kazimierz miał tutaj naprawdę dużo, dużo do roboty. Czyli Paweł, relikwii świętego Wojciecha, czyli jak gdyby spustoszono pierwsze miejsce pielgrzymkowe, prawda? Tak, no tak, rzeczywiście. No, można powiedzieć relikwie świętego Wojciecha, jak to w średniowieczu wszelkie relikwie służyły do rozpropagowania raz kultu, a do podniesienia też znaczenia państwa, prawda? Tak jest. Piastu. To było bardzo znaczące w tamtych Można czasach. Powiedzieć, że, były, takim, sobie, że tak. były takim kamieniem węgielnym do powstania arcybiskupstwa w Gnieźnie, tak prawda? Jest. Na tej podstawie powstała właśnie polska hierarchia kościelna. Z tym arcybiskupstwem to też tak do końca nie wiemy, jak tam... 997 rok. No właśnie, ale to też nie wiemy, czy ono było raczej stałe, czy raczej takie podróżujące. To możemy się nad tym zastanawiać. Tak jak mówię, to jest, ja odnoszę się tylko do ustanowienia. Jasne. Rok 1000, prawda? Mhm. Rok zjazd w Gnieźnie, prawda? Cesarz Otton III, powstają rzeczywiście te polska hierarchia kościelna tak naprawdę, tak, prawda? Tak, tak, arcybiskupstwo i trzy biskupstwa. To się zgadza. Tak jak możemy dywagować jeszcze a propos ich funkcjonowania i tak dalej. Jak to się odbywało, ale, tak, to, ale to jest inny temat. Pomijmy. Już tak. mówiliśmy, że to nie były łatwe czasy. Tak, to nie były łatwe czasy, dokładnie. Dla wszystkich. Dobrze, no to Kazimierz Odnowiciel. Tak jest, wracając do Kazimierza Odnowiciela, który rzeczywiście dźwiga tutaj ten kraj właśnie z ruin po tych wszystkich wydarzeniach właśnie z czasów reakcji pogańskiej i tych najazdów obcych. Słuchajcie, jest taka... Paweł, to dla nas jest najważniejsze, bo to żeśmy już też wspominali w filmie, dla nas jest najważniejsze, że niektórzy Mieszkowi Bolesławi Wowicowi, czyli Mieszkowi II, jak i Kazimierzowi Odnowicielowi przypisują wzniesienie klasztoru na Łysej Górze. Tak, niektórzy przypisują rzeczywiście. Ale idźmy może dalej. Jeszcze Paweł, dobrze, przepraszam jasne. Bardzo, jeszcze tylko chciałem nawiązać. Rzeczywiście Kazimierz wprowadzał tą religię chrześcijańską. Rzeczywiście możemy mu przypisać założenie klasztoru w Tyńcu, prawda? Benedyktyńskiego, prawda? Tak. Dlaczego jest. Niektórzy... o tym wspominam? Bo niektórzy rzeczywiście twierdzą, że ci zakonnicy świętokrzyscy przybyli z Tyńca. Tak, niektórzy prawda? Tak twierdzą. Niektórzy. To jest tylko jedna z tych hipotez. Jest hipoteza, więc możemy to rzeczywiście tutaj przytoczyć. I rzeczywiście takim ośrodkiem być może w czasach Kazimierza Odnowiciela stał się też Opatów, prawda? Być Jak może, sama ale nazwa do tego wskazuje, za chwilę prawda? Ale to wrócimy do tego, spokojnie. Za chwilę przejdziemy. Paweł, jeszcze o tej Sazawie miałeś wspomnieć. Tak, jeszcze o Sazawie. Słuchajcie, pojawia się też, a propos tutaj opactwa benedyktynów na Łyścu, że właśnie księżniczka Dobrawa, czyli żona Bolesława Chrobrego, sprowadziła tych benedyktynów właśnie z klasztoru czeskiego w Sazawie, prawda? No to już żeśmy chyba to, nie wiem, czy dementowaliśmy, jeszcze nie, ale słuchajcie, rzeczywiście ten klasztor powstał dopiero w roku 1032, założony przez księcia Oldrzycha, o tego którym żeśmy właśnie, wspominali, który tam tego od Mieszka II. Tego, co mu tam ścisnął. Dokładnie. Słuchajcie, więc rzeczywiście działo się to kilkadziesiąt lat później, więc to możemy wykluczyć, ale rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy, w każdej legendzie jest jakieś ziarno prawdy i rzeczywiście tutaj ten XI wiek byłby bardziej prawdopodobny. Tak. A żeby to jeszcze bardziej uprawdopodobnić, słuchajcie, lata 90. wieku XI, książę Brzetysław II czeski,
likwiduje ten klasztor, słuchajcie. Mm-hmm, a klasztor likwiduje. Był, skupiał benedyktynów, ale obrządku słowiańskiego, prawda? Powiedzmy od razu, co to jest. Powiedzmy, co to jest obrządek słowiański, słuchajcie. Jeżeli mówimy o tym właśnie wczesnym średniowieczu, jest to oczywiście ten obrządek, który wprowadzili w wieku IX święty Cyryl i Metody, prawda? Czyli ci apostołowie Słowian, którzy przybyli właśnie do państwa wielkomorawskiego w połowie wieku IX i którzy właśnie stworzyli ten obrządek właśnie słowiański, który się opierał właśnie na właśnie tym przetłumaczeniu Pisma Świętego na język właśnie słowiański. Stworzył głagolicę, później cyrylicę, prawda? Która się rozwinęła. Oni też nie mieli łatwego życia, może nie skończyli jak święty Wojciech, ale też Mieli łatwego życia, rzeczywiście to jest już inna historia. Może wróćmy do wróćmy na Łysą Górę. Tak. Obecnie większość historyków, tak jak już wspominaliśmy, to za fundatora opactwa w początkach XII wieku uważa Bolesława Krzywoustego, prawda? Chciałeś coś dodać, Paweł? Tak jest. Chciałem jeszcze wrócić do tej Sazawy. Tak jak mówię, w latach 90. Wieku XI książę czeski Brzetysław II wygnał mnichów z Sazawy. Tych prawdopodobnie słowiańskiego obrządku. Tak. I bardzo prawdopodobne rzeczywiście, że ci pierwsi eremici, którzy pojawili się tutaj na Myścu, to byli uciekinierzy. W tamtych czasach mieliby się pojawić eremici, to pewnie tak. To mogli być stamtąd. Ale to jest tylko oczywiście hipoteza, prawda? Patrzymy, co się działo dookoła, prawda? W tych krajach sąsiednich. Czyli teraz już tak przejdźmy do właśnie tej fundacji Krzywoustego. Jak większość historyków uważa, to początek XII wieku, Bolesław III Krzywousty funduje właśnie tutejsze opactwo przy pomocy swojego wychowawcy, komesa Wojsława z rodu Toporczyków, prawda? Prawdopodobnie powstaje surowy, nieduży, kamienny, romański kościółek. Może część zabudowań klasztornych była drewniana. Zapewne na początku, No i on właśnie, tak jak wspomniałeś o tym Tyńcu, przypuszcza się, że tych zakonników sprowadził z Tyńca, ale może też z Węgier, albo nawet i z Włoch, tak jakżeśmy wspomnieli już przy okazji filmu. Spory trwają do dzisiaj, one się pewnie nie skończą. Ale mamy taką ciekawą rzecz. W XVIII wieku, podczas przebudowy kościoła świętokrzyskiego, po tragicznym pożarze w 1777 roku, do tego jeszcze przejdziemy, przy rozbiórce romańskich murów odnaleziono w fundamentach, czyli głębiej, tak zwany brakteaty. Czyli to był rodzaj monety z bardzo cienkiej blaszki, opatrzonej stemplem odbitym tylko z jednej strony, z napisem Boleslaus. Tak jest, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj takim językiem młodzieżowym, prawda, taka obtaniona moneta. Obtaniona moneta, taka lipa. Lipa, dokładnie, odbita z jednej strony, żeby zaoszczędzić na kruszcu, prawda, tak. Jak to było. Jakiś nieogar ją wykonał. Tak jest. Także niektórzy badacze to przypuszczają, Paweł, że przez jakiś czas na Łysej Górze to trwał tak zwany kult Bolesława. Przez te monety właśnie. Tak, przez te monety. No, nie wiem, jak to było. Mm-hmm. Nie dowiemy się pewnie nigdy. Jeżeli mogę zaznaczyć... Jeszcze skończę tylko zdanie. Mm-hmm. Że związany miał być ten kult z fundatorem benedyktyńskich opas, Bolesławem Śmiałym lub Krzywoustym właśnie. Ale jeszcze nie upierają się twardo przy chrobrym. Tak, a tu właśnie wspomniałeś o brakteaty, prawda? Tak. Czyli tutaj mamy ten przekaz również Żeromskiego, prawda? Który opisuje, prawda? Tak, jest. Rzeczywiście, że to był jeszcze Bolesław Kędzierzawy, czyli czwarty. A do tego to jeszcze dojdziemy. Na razie mamy Paweł Bolesławów trzech. Tak jest, mamy trzech. Liczymy ich po kolei. Czyli jesteśmy przy Krzywoustym. Tak, prawda? Jest. To może teraz wytłumaczył, jak jesteśmy przy Krzywoustym, Paweł. O, tak. Skąd powstał przydomek, prawda? No właśnie, wytłumaczył. Obiecaliśmy, to tłumaczymy. Obiecaliśmy to, skąd to rzeczywiście powstało. Słuchajcie, jest w tej legendzie, prawda, takiej o Krzywoustym, to co opisuje Galanonim rzeczywiście, jest historia o polowaniu na dzika. Tak, prawda? Jest. Gdzie książę rzeczywiście wyrywa się tutaj, żeby... Ale kto go na to polowanie wystawił? No, kto go wystawił? Słuchajcie, w druga połowa wieku XI i tutaj w główną rolę na dworze piastowskim odgrywa palatyn
Sieciech, prawda? Sieciech z Płocka. Rodu, z Płocka, z rodu Toporczyków. Być może z Sieciechowa. Może z Sieciechowa. Jak sama nazwa wskazuje. Ale słuchajcie, rzeczywiście Płock wtedy był stolicą Polski. Tak, tam właśnie, się Władysław Herman i jego prawa ręka Palatyn Sieciech, wszechwładny Palatyn, prawda? Nie wiem, czy wszyscy pamiętają słynny komiks, prawda? Który tak, właśnie ten komiks, który ukazywał. Nawiązujemy do tego, prawda? Mhm. Kiedy rzeczywiście te czasy były pięknie przedstawione. Pięknie, i tam pięknie jest przedstawione właśnie scena polowania rzeczywiście, gdzie jeden właśnie z suk Sieciecha podkłada nogę, prawda, młodemu Bolesławowi, który szarżuje z oszczepem na dzika, prawda, i wtedy w konfrontacji właśnie Bolesław po prostu, no, ma uszkodzoną żuchwę, powiedzmy, prawda, i wtedy ten przydomek przylega do księcia, prawda, ale to jest tylko jedna z tych hipotez. Inne podają, że to była wada genetyczna, tam dziedziczna, prawda? Inne podają, urodził że to była wada genetyczna, dokładnie rzeczywiście, że jakiś tutaj wadę szczęki książę posiadał. W każdym razie. I byłoby to bardzo prawdopodobne, bo podobno właśnie w XX wieku podniesiono szczątki Bolesława z katedry płockiej, zgadza się, był pochowany i rzeczywiście jakaś ta wada tutaj w tym uzębieniu u księcia była. Także pamiętajcie wszyscy o Płocku, to bardzo ważne miejsce. Jak będziecie w Płocku, odwiedzić katedrę, prawda, zobaczyć, czy rzeczywiście... Pozdrawiamy wszystkich płocczan. Tak. Z Kielc. Z Kielc. Jeszcze tym bardziej. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze a propos innych takich dywagacji na temat uzębienia. Że tak powiem, Bolesława Krzywoustego, jak sama nazwa wskazuje. Słuchajcie, czasami może to być niejednoznaczne. Niektórzy twierdzą, że gdy w roku 1112 powrócił do Polski książę Zbigniew, prawda? Ten, który sprowadził najazd niemiecki na Polskę w roku 1109, słynne oblężenie Głogowa, prawda? Książę obiecał mu bezpieczeństwo, prawda, w kraju, prawda? Niestety nie dotrzymał słowa. Więc w tym staropolskim języku, prawda, takie określenie, że ktoś jest krzywoustym, krzywogęby, jest po prostu kłamcą, prawda? Więc to też mogło być takie tłumaczenie, prawda, tego przydomku. Ale to są tylko takie... W każdym razie, jeżeli krzywousty miał rzeczywiście skrzywioną żuchwę, nie dostał na czas dobrego medyka, nikt mu jej nie poprawił, albo nie pozwolił na to, prawda? Musiał być nieźle wkurzony przez całe życie przez to, że na przykład go nikt nie rozumiał, jak mówił, bo niektórzy właśnie też takie przypuszczenia wysnuwają. I dlatego był człowiekiem bardzo porywczym. Taki los spotkał na przykład kilku pomorzan, kiedy on wyszedł sobie z jakiejś tam uczty na ulicę i przechodziło kilku ludzi. On bez słowa wydobył podobno miecz i zaszlachtował ich na miejscu. Także był człowiekiem porywczym. Porywczym, to Piastowie miał, to pewnie też i we krwi. Dobra, dość tych już dywagacji nad Krzywoustym. Przechodźmy, Paweł, jeszcze do... Kiedy to było? Kiedy fundowano opactwo? Kiedy fundowano opactwo? Według tych ostatnich badań historyków, słuchajcie, rzeczywiście lata... 20. lata 30. wieku XII. Tak się przypuszcza. Tak się przypuszcza rzeczywiście, że to Bolesław rzeczywiście Krzywousty. I rzeczywiście to był czas takich rzeczywiście fundacji księcia, prawda? Tak, pamiętamy, to nie tylko tutaj opactwo, prawda, świętokrzyskie, to jeszcze założenie biskupstw, prawda? Biskupstwo lubuskie powstaje rok 1124 i włocławskie, tak samo, tak, prawda? Jest. Więc książę rzeczywiście rozwinął tą działalność misyjną w tych latach 20., prawda? Był uważany za dobroczyńcę zakonu benedyktynów. Tak jest, jeszcze to... Paweł. Dobrze. Wspomniałeś o roku 1112, o okrutnym uczynku, bo rok później Krzywousty odbywa pielgrzymkę pokutną do opactwa węgierskiego w Samogiwar. Tak, dokładnie. Okrutny Dlaczego uczynek, on okrutny poszedł uczynek, na tę pielgrzymkę? Tak, słuchajcie. Co on zrobił? No rzeczywiście po roku 1109, czyli ten niszczący, w roku 1109 miał miejsce niszczący najazd niemiecki na Polskę, prawda? Znamy tą słynną obronę Głogowa, prawda? Choćby z kroniki Gala Anonima. Tak jest. Za tym najazdem stał brat przyrodni księcia Bolesława Krzywoustego, czyli Zbigniew, prawda, który sprowadził tutaj Niemców na Polskę. I rzeczywiście kilka lat później Bolesław zaprosił Zbigniewa do Polski, gwarantując mu bezpieczeństwo. I cała sytuacja skończyła się tragicznie. Opisuje to oczywiście Gala Anonim w swojej kronice, że książę
Zbigniew zachowywał się butnie, jak na, prawda, takie obygnańca. Spotkała go kara jaka? I spotkała go kara taka, no, na tamte czasy, można powiedzieć, jedyna, jaka wtedy spotykała. Można powiedzieć, bardzo brzydko standardowa. Standardowa, można by powiedzieć tak, rzeczywiście. Za bunt w okresie wczesnego średniowiecza, no, kara była, można powiedzieć, prawie że jedna. Prawda? Jeżeli nie kara śmierci, słuchajcie, to albo oślepienie, albo obcięcie członków, języka i tak dalej, prawda? Więc rzeczywiście wyłopiono mu oczy, obcięto prawdopodobnie język i rzeczywiście kara okrutna. Wkrótce potem Zbigniew umiera. I żeby rzeczywiście oczyścić się z tego czynu, Bolesław III Krzywousty wyrusza na pielgrzymkę, prawda? Przywdziewa wór pokutny, prawda? Z pochwą miecza na szyi, prawda? Tak. Idzie boso na Węgry, prawda? To też w tym komiksie, o którym wspomnieliśmy, jest świetnie ukazane, jak on sobie idzie tam. Jak pisze Galanonim, rzeczywiście musiał pamiętać historię swojego stryja, prawda? Bolesława Śmiałego, który rzeczywiście tutaj wkrótce nerwy mu spoprały. Który po zabójstwie właśnie świętego Stanisława, biskupa krakowskiego, rzeczywiście musiał uciekać z kraju, prawda? Więc żeby się przed tym ochronić w taką formę pokuty, tutaj Bolesław musiał po prostu pójść na takie ustępstwa, prawda? Tak, i gdzie on idzie? Do opactwa Samogiwar. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przypuszcza się, że stamtąd Krzywousty mógł sprowadzić tych benedyktynów. O tym żeśmy mówili w filmie. Tak. Zgadzasz się z tym, Paweł? No, że mogło tak być? Że tak, mogło tak mogło być. Tak być. Rzeczywiście ci benedyktyni na ten tutaj rzeczywiście musieli skądś trafić, a rzeczywiście te Węgry były najbliżej. I tych klasztorów na Węgrzech w tym czasie było dosyć sporo. No kilka. Kilka przynajmniej. Także rzeczywiście te konotacje z Węgrami tutaj mamy cały czas, można powiedzieć, prawda? Dobrze. Ja jeszcze wspomnę księdza Józefa Gackiego. To jest XIX-wieczny historyk. I on jest też znawcą dziejów, przynajmniej uważany jest za znawcę dziejów klasztoru na Łysej Górze. I on przypuszczał, że jeszcze przed XII stuleciem mogli ci benedyktyni słowiańscy, o których mówiłeś, osiąść, a około 1113, czyli roku tej pielgrzymki Krzywoustego, Bolesław Krzywousty sprowadził do nich dodatkowo benedyktynów łacińskiego brzodku. Myślisz, że to było możliwe? Pomieszanie tych dwóch rytów w jednym miejscu? Myślę, że tak. To rzeczywiście to był gdzieś... Ja mam wątpliwości, klasztor był gdzieś na końcu świata. Można rzeczywiście mieć wątpliwości. Słuchajcie, jeżeli to była taka pustelnia i podzieliliby się... Tak, jeżeli to była pustelnia niesamowita, to nie można tego nie przeszkadzał, wykluczyć. Tak. Ale w samym klasztorze tego... nie wiem. Tak. Skądinąd wiemy, tylko to wspomnę, tak. Paweł, że skądinąd wiemy, że podobno biskupi słowiańscy utrzymali się na ziemiach tutaj naszych polskich aż do właśnie czasów Bolesława Krzywoustego. Więc jakieś tam wzmianki są. No pewnie tak. Bo może w tamtych czasach to było łatwiejsze to łączenie, chociaż są też takie źródła, że tam niekoniecznie jakieś konflikty były. Ja myślę, że słuchajcie, wtedy... Zostawmy to. Mhm. Słuchaj, to tak... Inni przypuszczają, że książę sprowadził zakonników z Opatowa, tak? Cóż, wspominaliśmy o tym Opatowie. Sama nazwa, prawda? Sama nazwa. Słuchajcie, sama nazwa nam daje wiele do myślenia. Ale wskazują na Opatów jako na miejsce, w którym po 1044 roku Kazimierz Odnowiciel, o którym mówiłeś, osadził benedyktynów. No i owi benedyktyni mieli właśnie ponoć zapanowania Władysława Hermana, czyli ojca Bolesława Krzywoustego, syna Kazimierza Odnowiciela, przybyć właśnie na Łysą Górę. Czyli byłoby to przed rokiem 1113. Tak. I to też nie możemy też tego wykluczyć. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, dużo nam wyjaśnia... Przejąć erem pustelniczy, a dopiero potem zająć klasztor z kościołem ufundowany przez Krzywoustego. Tak. Dużo nam wyjaśnia nazewnictwo miejscowe, prawda? Tak jak wspomniałem, Opatów. Słuchajcie, Opatów rzeczywiście. A jeszcze zwrócę uwagę, Paweł, na jedną wioskę pod Opatowem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Modlibożyce. Modlibożyce. Słuchajcie, rzeczywiście, słuchajcie, to musiało z czegoś wynikać, prawda? Ktoś musiał tam zamieszkać. Modlibożyce, czyli ci, którzy modlą się do Boga. Być może właśnie mnisi, ci, którzy tam trafili, prawda? Na początku, przed ich wstąpieniem na Górę Łysiec. To jest ta świadomość, że benedyktyni często zakładali właśnie takie pustelnie. Tak. W takich krajach, gdzie nie było łatwo, gdzie głosić Słowo Boże. Tak, gdzie, tak. To było tak. To rzeczywiście... To były wyzwania. To były wyzwania, dokładnie. W tamtym czasie na pewno. Paweł, benedyktyni,
Mówiliśmy to już przy okazji filmu. Będziemy mówić jeszcze przy okazji najbliższego, no może tak, nie najbliższego, pewnie, ale... Pewnie kilku jeszcze okazja się jeden trafi, odcinek prawda? Specjalny tak. Będzie o benedyktynach, zakonie, bibliotece. To będzie prawdopodobnie jeden z najbliższych odcinków. No to wspomnieliśmy, Krzewili, prawda? Krzewili, poza tym, że krzewili wiarę chrześcijańską, słuchajcie, ale robili wiele innych pożytecznych tak. rzeczy, prawda? Jak mówi hasło benedyktyńskie, słuchajcie, ora et labora, tak. Czyli módl się i pracuj, a poza tym krzyżem, księgą, pługiem. A ja bym powiedział nawet oraj i módl się i pracuj, bo ora... oraj et labora. Bo to było dosłownie, oni musieli się tym zajmować. Słuchajcie, jakbyśmy to przetłumaczyli, oczywiście to jest łacina, ale tak jakbyśmy mieli to przetłumaczyć na takie normalne, prawda, działania, prawda, rzeczywiście czasami było to oraj, no, prawda? Tak jest. Rzeczywiście, bo tą ziemię trzeba było uprawić, prawda? Benedyktyni nie byli influencerami, nie byli designersy, oni po prostu nie, ciężko oni po harowali. Prostu ciężko pracowali, poza tym, że się modlili oczywiście, ale ciężko pracowali, żeby rzeczywiście tą ziemię jakoś uprawić, tak. prawda? Wnieść w nią jakieś początki jakiejkolwiek cywilizacji. Cywilizacji prawda? Wnosili, tak. I rzeczywiście, i co robili, prawda? Może powiemy, co tutaj no, żeśmy też robili. Wspominali. Wspominaliśmy o tym, prawda? Pokrótce, Paweł, szkolnictwo, tak biblioteka jest, poświęcimy... Szkoły przyklasztorne, prawda? Tak, szkolnictwo na wysokim... Skryptorium, czyli przepisywanie no, ksiąg, no, nawet, o tym, żeśmy no, mówili. Nawet szkoły nie tylko przyklasztorne, to był system cały szkolnictwa. Cały system szkolnictwa oczywiście. O tym będzie, lecznictwo. O, lecznictwo, o tym zrobimy osobny odcinek. Mhm. Ale o tym Galu żeśmy wspominali, że jeżeli był benedyktynem sprowadzonym z Samogiwar przez Krzywoustego, tak. no to on pewnie na tym łyżcu musiał gościć, prawda? Wśród tych, w Tyńcu, łyżcu i tak dalej. Być na może, łyżcu. Być może, na pewno był w Polsce, skoro trafił na dwór polskiego. Czemu ten księcia, Krzywousty więc... go sprowadził? No bo podobno miał pozazdrościć Węgrom kroniki ich państwa, czyli Gesta Hungarorum. Tak, i Gal napisał tą kronikę węgierską również, tak. prawda? Więc chcąc, prawda... nie być gorszym, prawda, od Węgrów, prawda, zaprosił to był sławny, sławny gość w tamtym czasie. No, na pewno musiał być bardzo sławnym człowiekiem, który napisał kronikę Węgier, więc rzeczywiście, korzystając właśnie tutaj ze sławy Gala, właśnie udało się Bolesławowi Krzywoustemu zaprosić go na dwór Polski i rzeczywiście taka kronika powstała też u nas, najprawdopodobniej prawda? Był zakonnikiem, ale gdyby tak nie było, to byśmy mogli powiedzieć, że był nawet takim celebrytą tych czasów. Można tak powiedzieć, to myślę, że to się nie wyklucza w tamtych czasach. A może czasach. Nawet się nie wykluczało, chyba że był skromny jak benedyktynin. Powiedzmy to wprost, rzeczywiście w tamtych czasach pisać i czytać to umieli raczej tylko nieliczni, to przeważnie zakonnicy. Dlatego prawda? Tak ważny był wkład zakonów w tych ziemiach. Tak, o tym żeśmy już oczywiście i w wielu krajach, które przyjmowały chrześcijaństwo, tylko niektóre tylko dlatego właśnie, z tych powodów. Tak. Dokładnie tak możemy to powiedzieć. Dobrze. Paweł, niektóre źródła podają, że pierwszy kościół murowany stanął dopiero około 1160 roku na szczycie Łyżca. Pisze co nieco na ten temat Żeromski i on pisze w ten sposób, że na Łyżcu, czyli Łysej Górze, kościół został zbudowany na jakichś starych popieliskach. Za Bolesława Kędzierzawego w wieku XII. Do którego mamy Bolesława już? To już czwartego. Czwartego. Bolesław IV Kędzierzawy. Kędzierzawy. A dlaczego Kędzierzawy? No wytłumacz, dlaczego Kędzierzawy. Wytłumaczmy, no, prawda? Wytłumaczmy. Bo może nie każdy dzisiaj wie, co to znaczy Kędzierzawy. Kędzierzawy. Słuchajcie, Kędzierzawy to po prostu miał kręcone włosy, prawda? Kędzierzawy, no. tak to... Najprościej jak, tak się, po, tak się mówiłem, to tłumaczy, prawda? Chociaż niektórzy... Tam masz jakieś inne powiadali, dywagacje? Że to była jakaś taka metafora, że kędzierzawe to on miał myśli, ale... już myślę o różnych... O to nie, to nie na tej, nie na antenie. To... Spokojnie, dobrze. No to czyli rzeczywiście, słuchajcie, Bolesława Kędzierzawego mamy tutaj wytłumaczonego, czyli to jest kolejny książę, którego posądza się właśnie o założenie tutaj opactwa. Tak, czyli czwarty już Bolesław. Na Łyżcu, tak jest, czyli czwarty, dokładnie. Czwarty Bolek. Mamy teraz, co mamy? No, następne dzieje. Przejdźmy może już do ostatniego, piątego Bolesława. Co prawda? Się będziemy, będziemy tutaj oszczędzać? Nie będziemy tutaj oszczędzać. Słuchajcie, żeby było jeszcze łatwiej, w cudzysłowie, prawda? Słuchajcie, występuje jeszcze Bolesław V. Piąty. Prawda? Jaki? Piąty zwany wstydliwym. A dlaczego prawda? Wstydliwym? Dlaczego wstydliwym? Słuchajcie, no takie czasy były rzeczywiście, wiek XIII.
Kiedy to mamy tych władców takich pobożnych, prawda? Właśnie. Co najmniej kilku w Polsce, prawda? To nie znaczy, że on się chował po kątach i wszystkich się bał, tylko wstydliwy, znaczy pobożny, skromny. Tak, no. Był Henryk pobożny, był Bolesław pobożny, prawda? Było kilku takich władców polskich. Rzeczywiście, słuchajcie, w tym czasie, wiek XIII, to następuje takie rzeczywiście niesamowite, że tak powiem, dewocyjna wiara, prawda? Rozprzestrzenia się, szerzona szczególnie przez te zakony żebracze, prawda? Franciszkanów, dominikanów. Mhm. Rzeczywiście to przenika na dwory książęce i no i rzeczywiście tak to się rozwija. Rzeczywiście tu Bolesław V, zwany Wstydliwym, ze swoją żoną, księżniczką węgierską Kingą, prawda? Składają śluby czystości, prawda? O, więc taka była moda w tamtym czasie. Właśnie. No, to bardzo pięknie. I bo ten Bolesław jest już piątym, prawda? Któremu, dlaczego piątym powiedziałem? Dlatego, że jemu też się przypisuje czasem fundację, budowę klasztoru na Łysej Górze. Jest to już ostatni hipotetyczny fundator. Prawda? Czyli mamy ich aż pięciu. Pięciu Bolesławów. Paweł, z czym wiążą się rządy? Z jakimi strasznymi wydarzeniami wspomnieliśmy już też w filmie. Wspominaliśmy tak? To w filmie, rzeczywiście, rzeczywiście tutaj wspomnimy rok ten najtragiczniejszy, prawda? Najazdy mongolskie ogólnie, powiedzmy, wiek XIII, czyli pierwszy najazd, rok 1241, prawda? Czyli tutaj, co możemy wspomnieć a propos tutaj na tych terenach, co się działo, słuchajcie, no dochodzi tutaj rzeczywiście do kilku starć właśnie z Mongołami, prawda? Czyli wiosną 1241. W początku stycznia, na przełomie gdzieś grudnia, stycznia, wchodzą zwiady badające teren, potem przechodzą zamarzniętą Wisłę, prawda? Idą na Zawichost, Lublin, potem Sandomierz jest oblegany, prawda? Uważa się, że Sandomierz pada w Popielec, czyli 13 lutego 1241 roku. Uderzenie idzie na Wiślicę i Skalbnierz. Kto prowadzi? Bajdar, zwany też Bajdar, Kejdarem, Orduirczen, prawda? Niektórzy źródła podają, że większymi siłami dowodzi Ordu, prawda? Tak, Bajdar idzie na północ przez Iłże i Łęczycę. Dochodzi, zanim dojdzie do tej najsłabniejszej bitwy, to 18 marca dochodzi do bitwy pod Chmielnikiem. Tak, to jest nasz teren, tak, prawda? Tak, daleko Kielc. Dzisiaj dokładnie. Ale tą bitwą zajmiemy się w osobnym zupełnie odcinku. Dobrze. Czyli to będzie kiedyś? To będzie poświęcone temu, ale w tej bitwie ginie wojewoda krakowski Włodzimierz. Włodzimierz, tak jest. Niewiadome są jeszcze... Nie wiadomo, jest tak dokładnie historia bitwy pod Tarczkiem. Do tego też może wrócimy już a propos tych ale później najazdów. Dochodzi do sławnej bitwy pod Legnicą, prawda? Gdzie? Tak, pod Legnicą rzeczywiście, gdzie tutaj najazdowi mongolskiemu przeciwstawia się książę śląski Henryk Pobożny, prawda? I rzeczywiście 9 kwiecień 1241 do rok. Do tego, prawda? Też jeszcze na pewno wrócimy, ale Paweł. Pytanie jest takie. Klęska, powiedzmy, że klęska. Tak, książę Henryk Pobożny ginie, prawda? Tak, ginie, obcięto mu głowę najprawdopodobniej. Tak, ale to wrócimy do tematu jeszcze. Na pewno jeszcze do tego wrócimy. Tak. Zajmiemy się Tatarami, ich techniką wojskową, uzbrojeniem. To jest zupełnie inna historia. Wracamy tutaj do naszego klasztoru, prawda? Pytanie jest takie. Czy w roku 1241 klasztor świętokrzyski pada łupem Mongołów. No nie możemy tego stwierdzić, prawda? Dlaczego Mongołów nazwano Tatarami? Prawda? To jest nawiązanie do mitologii, prawda? Rzeczywiście Tartar, czyli podziemia, to jest dno piekieł. Jeźdźcy prawda? Z piekła. Jeźdźcy z piekła, dokładnie. Tak to ludzie w średniowieczu, prawda, określali. Czyli jeźdźcy... Tych ludzi, którzy pojawili się nagle, prawda, ze wschodu, niezwykle okrutni, którzy zdobywali po kolei wszystkie grody, miasta, prawda, palili wszystko, zamieniali wszystko w pustynię. Tak, więc rzeczywiście to było jak diabły z piekła, prawda? Czyli jesteś tak rodem z piekła, czyli jesteś z Tartaru. Tartaru. Z Tartaru, czyli Tatarzy. Później to się przyjęło, oczywiście. Tak. Dzisiaj wiemy, że to byli Mongołowie, prawda? Mongołowie. Ale tak jak mówię, później nazwa rzeczywiście przylgnęła tutaj do przynajmniej tych zachodnich odłamów
Mongolów, czyli prawda? Jeźdźcy z Mordoru. Z Mordoru, można by powiedzieć. Dokładnie. Paweł, nie wiemy, czy klasztor został złupiony, ale są zapiski, które wskazują, że Nowa Słupia, czyli wieś położona, klasztorna, należąca do klasztoru, położona u podnóży, ucierpiała, więc bardzo jest możliwe, że i klasztor wtedy też bardzo ucierpiał. Prawdopodobne. Niestety, nie wiem, jak było. Tak jak mówimy, rzeczywiście nie mamy tutaj dokumentów na ten temat. Ze średniowiecznych zapisków późniejszych wiemy o tym najeździe drugim. Tak, to jest bardzo tragiczne. To jest bardzo tragiczne. Zima 1259 na 1260, kiedy to praktycznie klasztor został całkowicie zniszczony. Tak, wszyscy zapomnieli, wymordowani. Zapiski. Opat Stanisław i, jak wspominałem, kroniki 82 zakonników. Myślę, czy było ich aż tylu? Myślę, że było ich znacznie mniej. Tak, możemy dywagować. Ale znacznie to, mniej. Ale rzeczywiście, no... Bo ten... wiemy, na przykład, powołując się, ale to już... Na późniejsze czasy, tak że tych zakonników było w klasztorze troszeczkę mniej, prawda? Ale tak jak mówimy, no rzeczywiście, tak te przekazy przekazują i rzeczywiście możemy tutaj się zastanawiać na tym, ale to myślę, jest... że mogło być ich około kilkunastu. Mogło być, ale to słuchajcie, ja myślę, że w dzisiejszych czasach to już tego nie policzymy, tym bardziej, nie policzymy. Że dobrze, słuchajcie, byli bracia tacy służebni, prawda, różne to były kategorie w takich zakonach, prawda? Także tej straszliwej zimy poprzez skutę śnieżnym, srebrnym całunem pola Sandomierszczyzny wzdłuż pasm Gór Świętokrzyskich, idąc od Chełma i dymiącego jeszcze Sandomierza ku Chęcinom, Kielcom i Krakowowi, przeszły zastępy Złotej Ordy. Prowadził je kto? Burundaj, prawda? Burundaj, jak zwany to też Burandą. Zwany Burandą. Chociaż niektóre źródła dodają, między innymi Paweł Jasienica, że część wojsk prowadził znany już wtedy wódz mongolski, czyli Nogaj. Tak. Już wtedy znany. No to możemy to możemy się tak, tam wspierać. Tak, nie wspierać. Się słuchajcie, to nie jest takie ważne. Rzeczywiście klasztor pada łupem. Pada łupem. Mamy w Latopiscu Wołyńskim też taki zapis potwierdzający to, co powiedziałeś. Wspominający, że w roku 1260 szli oni, czyli Mongołowie, z Sandomierza przez Łysiec, gdzie na górze murowany stał kościół siwy Świętej Trójcy. No i Żeromski, Stefan Żeromski, znany pisarz, rodem tutaj, spod Kielc, powołuje się na źródło, na to źródło właśnie, czyli ten latopisiec wołyński, i on dodaje, że ten Buranda z Tatarami, gdy mu się Chełm nie poddał, odszedł do Lublina, a potem do Zawichosta. Tak pisze. Zdobywszy Sandomierz, Tatarzy poszli do grodu Łysca. W lesie na górze, gdzie murowany kościół Świętej Trójcy, i wzięli ten gród i wysiekli wszystkich, tu cytat z latopisca, od mała do wielika. Tak, czyli... Ale raczej chodziło o Nową Słupię, bo przecież żadnych dzieci w klasztorze raczej nie było, chyba że przytułek jakiś. No raczej był? Tak. No to tak moglibyśmy to rzeczywiście interpretować, prawda? Ale to tak jak mówimy rzeczywiście... Jako gród Łysiec pewnie uznali i Nową Słupię, czyli całe dobra klasztorne. Być może prawda? Dobra klasztorne jakąś osadę, prawda? Ale to rzeczywiście możemy na ten temat dwagodzić. Rzeczywiście tak przekazują kroniki. Rzeczywiście czasie klasztor został spalony, prawda? Tak, jak przypuszczają badacze, no to te ówczesne budynki były częściowo drewniane pewnie, nie? Czyli, zapewne. Czyli większość uległa całkowitemu zniszczeniu. Murowany kościół też pewnie niewielki z kamienia ucierpiał, prawda? Też za tym przemawia to, że nie mamy żadnych tych źródeł, prawda? Sprzed roku 1260. Nie mamy, prawda? Skryptorium spłonęło, biblioteka więc spłonęła. Zapewne biblioteka, skryptorium musiała spłonąć, prawda? To wszystkie zapiski musiały ulec zniszczeniu. Słuchajcie, więc, to nas pozbawia właśnie takiej wiedzy przed rokiem 1260. To nam to odbiera niestety. I jak podają niektóre źródła, tą odbudowę po tych zniszczeniach Bolesław V Wstydliwy zakończył przed rokiem 1270. No i niektórzy przypuszczają, tam między innymi Beata Wojciechowska, że Bolesław Wstydliwy sprowadził nowy konwent właśnie z Monte Cassino. Nie wiemy, jak tak naprawdę było. Skąd ten konwent został? Niektórzy mówią Monte Cassino, niektórzy mówią, że z Cligny, prawda? Z tego. Podam się Ciechów czasem. Czasami się Ciechowa. No różne te dywagacje. No, w każdym razie, Paweł, jak już mamy tych Bolesławów pięciu, no to przejdźmy do tego ostatniego. No i
Paweł, co miało miejsce w roku 1270? To żeśmy mówili w filmie, prawda? Też żeśmy tak, o tym mówili. Tak. Czyli to zaprzysiężenie, prawda? Tak, pokoju wiecznego między królem węgierskim Stefanem V, a księciem krakowskim Bolesławem Wstydliwym, tak, prawda? Jest. Na też i tu pojawiają się pierwszy raz właśnie relikwie drzewa Krzyża Świętego, na który ten pokój został zaprzysiężony. Tak, tu musimy to wspomnieć. Powiedz, Paweł, jakim w pewnym momencie wybitnym władcą, mądrym, zwalniającym ludzi z obciążeń, ludzi, którzy mu pomagali, piśmiennych, był Bolesław V Wstydliwy. Z jakich podatków zwolnił zakonników na Łysej Górze? Tak, i tu możemy przytoczyć właśnie krótką właśnie wzmiankę, że w tymże roku 1270 Bolesław V Wstydliwy, dbając o godne opatrzenie i rozwój odbudowanego opactwa na Łyścu, wydaje dokument zwalniający klasztor od powozu, czyli podwody, słuchajcie, czyli takich obowiązków podwożenia, prawda, dworu książęcego w różne miejsca, prawda, strosa, czyli strzeżenia młodych sokołów, stanu, czyli prawa zatrzymywania się dworu książęcego w dobrach prywatnych, poradła, czyli podatku gruntowego, targowego, opłaty na drogach i w miastach oraz narazu, czyli dostawy na dwór nierogacizny na rzeź. Czyli chodziło przeważnie o co? O wieprzowinkę, prawda? Nierogacizna, czyli tak, to, co nie ma rogów, czyli te świnki, prawda? Przeważnie świnki to były. Nawet, prawda? Nie macie pojęcia, jakie to były duże obciążenia. Jaka to była wielka ulga podatkowa dla Benedyktynów. Niesamowite rzeczywiście, no bo tak naprawdę to większość tych podatków została zniesiona, można powiedzieć. Tak, prawda? Jest. A jeszcze później będą zniesione inne, za chwilę o tym powiem. No to Paweł, na ten rok 1270, też żeśmy mówili, to zaprzysiężenie, prawda, tego drzewa, pokoju na drzewo Krzyża Świętego. Tak jest. No, zgodnie z powszechną praktyką, właśnie wtedy na relikwie zaprzysięgania, prawda? Tak, tak. O świętej Kindze wspomnieliśmy też już, żonie, prawda, Bolesława. Tak, to niepospolita postać, prawda? W tamtym okresie rzeczywiście. Wybitna. Ja bym wręcz powiedział, ostatnio przeczytałem biografię rzeczywiście świętej Kingi. W tamtym czasie naprawdę ratowała to księstwo krakowskie przed tymi zniszczeniami, między innymi po najazdach tatarskich, mhm, prawda? Wiele z tych rzeczy, które odbudowano po najeździe, to było właśnie z tego wkładu, który włożyła właśnie święta Kinga, ze swojego między innymi posagu, tak, który dostała, prawda, od ojca króla Węgier, Beli IV. Nie wliczając tego legendarnego posagu, co ta sól za nim przyszła tam niby. Tak, ale to już oczywiście to są też legendy. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Wieliczki. I Bochni. O, nie zapominajmy. Dokładnie. No to teraz niestety przychodzi śmierć Bolesława Wstydliwego w 1279 roku, ale z jego woli na tron krakowski i sandomierski wstępuje książę Leszek Czarny, który również nie daje się prześcignąć Bolesławowi w przywilejach i ulgach podatkowych dla klasztoru łysogórskiego i na przykład przywilej Leszka księcia krakowskiego, jak zapisano, sandomierskiego i sieradzkiego z dnia 26 lutego 1286 roku za opactwa mnicha Racibora wziął wszystkich członków zgromadzenia, czyli familian i konwersów, bo to jest ta różnica, czyli nie braci, lecz w zakonnej odzieży zostających w klasztorze. Pod szczególną monarszą opiekę właśnie wziął Leszek Czarny całe zgromadzenie zakonne tu na Łyścu. Ale niestety, nadchodzi rok, zima znowu, Wisła zamarza. Rok 1287. Niesie ze sobą kolejny najazd mongolski. Kolejny najazd mongolski, słuchajcie, trzeci ten najazd, tak, XIII-wieczny, prawda? Znowu, z początkiem grudnia tego roku, północna armia wojsk mongolskich pod przewodem Telebogi, słuchajcie, pokonznuje zamarznięte rzeki, San, Wisłę, wkroczy na Sandomierszczyznę. No i wówczas to według niektórych badaczy, dziejów, Teleboga miał z głównymi siłami nawet podejść pod Łysą Górę i podjąć próbę, znaczy nie próbę, to jest może złe słowo, szykować się do zajęcia klasztoru, prawda? Ale wtedy mają przybyć na miejsce drużyny Leszka Czarnego, którego uważano... O, to za chwilę jeszcze powiem, za kogo go uważano. Czarnego.
i miały zadać Mongołom druzgocącą klęskę w tym miejscu, czyli pod Łysą Górą. Inne źródła wskazują na Łagów jako miejsce tej bitwy. I Paweł, właśnie, Leszek Czarny często jest uważany za zdolnego stratega, wybitnego wodza, odważnego i tak dalej. Co na ten temat sądzisz? I jak to było w tamtym zimą tego roku? Rzeczywiście książę był niesamowicie wybitnym wodzem, jak na tamte czasy. To w kilku tamtych przypadkach w historii to się potwierdziło rzeczywiście. Czyli co możemy tutaj wspomnieć? Słuchajcie, rok 1282 pokonał najeżdżających na nasz kraj Jadźwingów. Doszło do starcia z Jadźwingami nad Narwią, gdzie prawdopodobnie Jadźwingowie ponieśli takie straty, że ten lud już nigdy więcej nie podniósł się. Nie było ich wielu, ale rzeczywiście to była ostateczna klęska Jadźwingów. Rok później Krzyżacy podbili ich ostatecznie, więc to był koniec, można powiedzieć, Jadźwingów. Rok 1282. W tym samym roku pokonał również Litwinów, żeby było lepiej. Kolejny naród bałtyjski, prawda? Ale Paweł, jest pytanie, czy ta bitwa rzeczywiście się odbyła? Tak, Leszek Czarny tutaj był? Czy zadał Mongołom klęskę, tą klęskę pod Łagowem, tak. Niektórzy czy tak utrzymują rzeczywiście. Utrzymuje się rzeczywiście, że ten Łagów, prawda, jako miejsce bitwy. Ale słuchajcie, czy ta bitwa była? Niektórzy historycy mówią, że Leszek po prostu wycofał się na Węgry w tym czasie, szukając schronienia przed najazdem. Więc nie możemy wykluczyć. Być może nastąpiło jakieś starcie, że tak powiem, spontaniczne, prawda, jakiegoś miejscowego rycerstwa, prawda, tutaj pod Łagowem. Ale że coś było, może o tym świadczyć ta krótkość tego najazdu tatarskiego, prawda? Początek stycznia, a już Tatarzy się wycofują, prawda? Znaczy, wiesz co, niektóre początek stycznia, ale niektóre źródła, większość właściwie podaje, że już dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia 1287 roku mongolskie zagony rozpoczęły gwałtowny odwrót w stronę Lwowa. Tak. Więc coś rzeczywiście, być może coś o czymś nie wiemy, prawda? Bo to rzeczywiście jest średniowiecze i nie wszystkie te przekazy do nas docierają, ale rzeczywiście coś nastąpiło takiego, co powstrzymało rzeczywiście Tatarów. Niektórzy, tak jak może wcześniej wspominałem, w jakichś latopisach ruskich jest taki opis, że rzeczywiście, że Rusini to powstrzymali Tatarów przed złupieniem tego opactwa. Pytanie, Tak się tłumaczyli, słuchajcie. Pytanie, możemy dzisiaj dywagować, na czym to polegało, słuchajcie. Być może dostali jakiś okup, prawda? Tak, to czasami się rozwiązywało sprawy, prawda? Żeby uchronić prawda, dobra przed spustoszeniem. Być może zapłacono jakiś okup. Tatarzy się rzeczywiście szybko wycofują. Tatarów według tej legendy, że to święte miejsce, żeby go nie atakować, nie grabić i tak dalej. Że cytując jeszcze hydrozagadkę, bym powiedział, złoto to uniwersalne esperanto. O! Idealna puenta. Możemy to tak spuentować. Idealna puenta. Także Paweł, koniec XIII wieku, pierwsza połowa XIV wieku na Łysej Górze. Okres stabilizacji chyba raczej. Początek wieku XIV. Ja wiem, czy stabilizacja, czasy niespokojne dosyć, prawda? Paweł, tak jak powiemy, bo to jeszcze, prawda, trwa tutaj rywalizacja na terenie Małopolski między Przemyślinami a To się zgadza. Księciem Władysławem Łokietkiem. Czyli prawda? Powiedzmy względna stabilizacja. Może nikt tego miejsca świętego nie ruszał. Względna stabilizacja, ale tu rzeczywiście paru takich, że tak powiem, pretendentów tutaj do tronu krakowskiego grasuje. Właśnie tak jak mówię, Wacław II Czeski, prawda, Przemyślina. Władysław Łokietek, książę sandomierski, prawda, który tutaj też walczy o tron krakowski, prawda. W tym czasie w roku 1300 Władysław Łokietek został z Polski wygnany, prawda? Musiał uciekać. Ale to za chwilę do tego Łokietka przejdę, bo to jest ważna rzecz też w powiązaniu właśnie z klasztorem. Tak. Na Łysej Górze to Paweł, ale ogólnie zaczyna się jakiś rozwój tej sfery duchowej, edukacyjnej, prawda? Skryptorium działa po tych wszystkich zniszczeniach, tak? Tak, dokładnie. Powstają nowe dzieła, kodeksy średniowieczne, głośne później, które niestety w większości nie dotrwały do naszych czasów. To ja do tego Łokietka przejdę na chwilę. O tym też żeśmy wspominali, ale w filmie, ale
Jeszcze raz zaznaczę, że większość historyków właśnie zgadza się, że to nastąpiło, przekazanie relikwii Drzewa Krzyża Świętego nastąpiło na przełomie XIII-XIV wieku, właśnie za czasów Łokietka. I najprawdopodobniej on właśnie był tą ofiarodawcą i mógł to uczynić w roku 1305, tak jak mówiłeś o nim. Tak jest. Wracając do kraju z wygnania. Wracając do kraju z wygnania. Tak, słuchajcie, rzeczywiście tu trzeba zaznaczyć, znowu mamy ten ślad węgierski, prawda, tak. Paweł? Rzeczywiście książę udał się rzeczywiście na wygnanie, przez jakiś czas przebywał, być może był nawet w Rzymie, niektórzy przypuszczają, ale rzeczywiście na pewno był na Węgrzech, słuchajcie, bo tam znalazł popleczników, prawda? Tych, tak, którzy jest. Pomagali mu w odzyskaniu właśnie Krakowa, prawda? Tak. I rzeczywiście tutaj Węgrzy go w tym czasie właśnie wspomogli. No tak, ale w roku 1306, gdy jest już władcą krakowskim, też niektórzy przypuszczają, że mógł ofiarować relikwiarz, jak dodają, w intencji zjednoczenia kraju. Tak, na przykład, tak, nie? Rzeczywiście. Ale niektórzy dodają, że mógł też spokojnie sięgnąć po relikwiarz z tego roku 1270, który przywiózł Stefan V tak, do Krakowa. I na który przysięgali książęta w roku 1270. Żeby to uprawdopodobnić, teraz mi się właśnie tak tutaj skojarzyło. Pamiętamy, że żoną Bolesława V Wstydliwego była święta Kinga, prawda? Tak jest. Ona pod koniec życia osiadła w klasztorze w Starym Sączu, prawda? Mhm. Więc rzeczywiście, jeżeli ten relikwiarz trafił do tego klasztoru, prawda, rzeczywiście mógł być stamtąd zabrany przez Władysława Łokietka, który tutaj właśnie z Węgier miał te posiłki, prawda? No to było tak, pogranicze polsko-węgierskie, prawda? Tamte tereny, więc rzeczywiście stamtąd rzeczywiście mógł ten... Pozdrawiam wszystkich z Nowego Sącza. Tak, i ze Starego też, prawda? I ze Starego koniecznie. Słuchajcie, moi drodzy, rzeczywiście ten relikwiarz mógł w tym czasie właśnie trafić tutaj do opactwa świętokrzyskiego właśnie z... Być może stamtąd, ale... No ale Paweł, od tego czasu... Zaczyna się prawdziwy rozwój tego miejsca jako najważniejszego miejsca kultu w naszym kraju. W naszym kraju, trzeba wyraźnie zaznaczyć i podkreślaliśmy to, sam to podkreślałeś też w filmie, prawda, mówiłeś o tym. Aż do czasu, kiedy to Jasna Góra w XVII wieku przejmuje przez te kilkaset lat rzeczywiście to jest najważniejsze miejsce. Tutaj opactwo łucyburskie, prawda, co się dzieje w tym czasie? Grało pierwszą rolę. Co w tym czasie się dzieje? Słuchajcie, rzeczywiście Władysław Łokietek, tak jak mówimy, to tutaj jest tym podejrzanym, jak to mówimy w cudzysłowie, prawda, o sprowadzenie właśnie tych relikwii tu na górę Łysiec, prawda, do opactwa świętokrzyskiego. I rzeczywiście w tym XIV wieku to musimy zaznaczyć, że ta nazwa opactwa, która przyjęła się już od wczesnego średniowiecza, prawda, czyli wezwanie Kościoła, prawda? Kościół Świętej Trójcy zmienia to wezwanie na Kościół Świętego Krzyża. Niektórzy tutaj podejrzewają, że to jest takie wezwanie przyjęło się od roku 1361. Tak, nawet taki rok pada konkretnie. Tak, pada taki konkretny rok w niektórych tutaj właśnie przekazach, że właśnie w tym roku Kościół na Łysej Górze otrzymał wezwanie Świętego Krzyża. No i rzeczywiście za tym idą, tak jak wspomnieliśmy już w filmie, prawda, wszelkie nadania, przywileje, prawda, zwolnienia, prawda, z podatków, tak, to już żeśmy wspomnieli, to co działo się za Bolesława Wstydliwego, to działo się za Władysława Łokietka i to działo się za jego syna Kazimierza. A Kazimierz Wielki Wielkiego, też tutaj właśnie w tych zwolnieniach podatkowych był szczególnie hojny. Tak, nie dał nawet się zwolnił wyprzedzić. Nawet zwolnił kmieci dóbr klasztornych od wszelkich ciężarów i świadczeń na rzecz Królewskiego Dworu. Tak jest, więc widzimy, potwierdzając poprzednie przywileje. I Paweł, teraz jest ważne pytanie, na które musimy odpowiedzieć, bośmy się zobowiązali. Jaka część ciała bolała najbardziej w ostatnim etapie pielgrzymek na Święty Krzyż? To najpierw musimy sobie zadać pytanie, jak odbywał się ostatni etap pielgrzymki na Święty Krzyż? Jak myślicie, co bolało? Głowa, ręce, nogi, żebra? To już podpowiedziałem troszeczkę, prawda? Nic, co bolało Mieszka II. Dokładnie. Ani Zbigniewa. Słuchajcie, rzeczywiście najbardziej bolały kolana, prawda? To już zdradzimy, kolana, prawda? Czyli, dlaczego? Paweł, no, wydałeś całą tajemnicę, wydałem, ale właściwie, dobra, wydałem. Trudno. Wchodziło się ostatni etap po prostu na kolana. Taka była tradycja przyjęta. Taka była tradycja, rzeczywiście do takich miejsc kultu wchodziło się na kolanach, prawda? Słuchajcie, wyobraźmy sobie teraz przejść sobie Drogą Królewską od Nowej Supi. Ale nie wszyscy to widzą. Na górę, na kolana. Pokażemy, prawda? Oczywiście.
Ale wyobraźcie sobie najeżone zbocze ostrymi głazami. Tak, i ludzi wchodzących. Ale oczywiście te kolana były na pewno obwiązane jakimiś szmatami i tak dalej, żeby to dało się w ogóle wykonać, ale to było niewyobrażalny dla nas dzisiaj akt wiary. Tak jest. Żeby to tak uprawdopodobnić, jeszcze to ja bym wspomniał, Paweł, o tym słynnym, prawda, posągu świętego Emeryka w Nowej Supi, prawda? Też w takiej pozie właśnie tak, został. Ale wchodzony, do niego to, prawda? Jeszcze wrócimy. Wrócimy do niego, Emeryka. Ale to tylko mówię. Rzeczywiście on jest przedstawiony na kolanach. I jeżeli ktoś by chciał to jeszcze bardziej, prawda, sobie tak przybliżyć, to zobaczcie, nawet już odnosząc się do potopu Jerzego Hoffmana, zobaczcie, mamy scenę, jak ludzie wchodzą do klasztoru. Tak jest, to właśnie Jasnogórskiego, prawda? Rzeczywiście, i tam też wszyscy idą na kolana, prawda? Tak, widać rzeczywiście, takie były czasy, takie były zwyczaje w tamtych czasach właśnie. Tak jest. No ale dobrze. Nastaje taki okres troszeczkę niepokoju. W 1370 roku, 5 listopada, po upadku z konia podczas polowania, prawda, i komplikacjach z tego wynikłych potem, tak 5 listopada umiera Kazimierz Wielki, a po jego śmierci drużyny litewskie, jak żeśmy już wspomnieli, książęta Kiejstud i Lubart, najeżdżają ziemie polskie. I wtedy, jak niektórzy historycy przypuszczają, Litwini zachęceni legendami o skarbach benedyktyńskich mają złupić klasztor. Tak. Oni go co prawda według tych przekazów nie niszczą, nie palą, ale pustoszą kompletnie, grabią i zabierają to, niewolników, co jeńców. Prawda? Jeńców też. Tak jest. I tutaj mamy podanie, zapis Jana Długosza o tym, że właśnie, chociaż dodam, że niektórzy historycy uważają, że tych Litwinów wcale wówczas na Świętym Krzyżu nie było, że oni tutaj nie dotarli. Tak, ale wspominaliśmy o tym rzeczywiście w filmie, tak jak mówimy, rzeczywiście to jest takie dywagacje historyczne, ale słuchajcie, Długosz wspomina o tym rzeczywiście i tu przytoczymy krótki cytat, prawda? Proszę bardzo. Słuchajcie, gdy Litwini powracali z łupami jeńcami, tak zwaną drogą królewską wiodącą z Krakowa do Wilna, tym większy stał się podziw, że gdy Litwini, wówczas jeszcze poganie i bałwochwalcy, napadli na Królestwo Polskie niespodzianie i złupili wyżej opisany klasztor, także porwali drzewo życiodajnego krzyża, chcąc go unieść do swej ziemi. Lecz zanim wyszli, byli z ziemi sandomierskiej, wóz, na którym wieziono najświętsze drzewo, zatrzymał się i nie mogły go ruszyć z miejsca ani konie, ani woły ku zadziwieniu barbarzyńców. Również wybuchła tu wówczas wielka zaraza, pozbawiając życia ludzi i bydło, dotkliwie niosąc klęskę. Tym nieszczęściem przerażeni, wykorzystawszy porady Polaków, prowadzonych jako jeńców, Litwini odwieźli drzewo pańskie na swe miejsce z wielkimi podarunkami. I natychmiast odstąpiła od nich plaga zarazę niosąca, nie inaczej jak ongiś po porwaniu i zwrocie arki przez Filistynów. Pięknie. Tyle Jan Długosz. Tak, a Żeromski, teraz odnośnie tej liczby zakonników, Paweł, powołując się na źródła kronikarskie, to napisał, że w klasztorze świętokrzyskim w wieku XIV, czyli to nas mniej więcej, prawda, interesuje, a potem XV, w XIV było wszystkiego 10 zakonników. To już znaczny rozwój, prawda, zaczyna się XIV. A najwyższy ich zastęp dosięgał w wieku XV do liczby 20. 20, więc rzeczywiście nie było ich tak wielu, prawda? No i jak już wiemy doskonale też z filmu, to Władysław Jagiełło rozpoczyna taki rozdział największego rozkwitu opactwa wysogórskiego, to czasy Jagiellonów właśnie, a ten Jagiełło pierwszy raz miał zawitać na Święty Krzyż w roku 1386. No, tak jak żeśmy wspomnieli, on wtedy zdążał z Litwy do Krakowa po chrzest, koronę królowej Jadwigi. Tak jest. Musimy wspomnieć z historii, prawda? Rok 1386, jeszcze wcześniej rok 1385, Unia w Krewie, prawda? Krewa, tak. Czyli rzeczywiście panowie polscy. Czyli skrewił. Może nie skrewi, ja myślę, że mu się to opłacało. To się będziemy jeszcze kłócić. Może jemu się opłacało, ale nam nie bardzo. Nam nie, może nie do końca, ale słuchajcie, to jest zupełnie inna historia. Tak jak mówimy, rzeczywiście rok 1385, Unia w Krewie, rzeczywiście panowie polscy postanawiają, żeby wydać naszego króla,
to tym ale to za moment, jeszcze nie teraz. Czyli Jadwigę za księcia litewskiego, tak. Jogaiłę. Jogaiłę, no ale Paweł, najpierw to my już żeśmy wspomnieli w filmie, że musimy wyjaśnić, co ten Jogaiła tutaj nawywijał, jak jeszcze tego chrzestu nie przyjął, bo zażyczył sobie tutaj być przed przyjęciem chrzestu, prawda? Chrztu. Tak jest, tak jest. Przepraszam bardzo. Chrztu. Przed przyjęciem chrztu, dokładnie. No i tutaj oprzemy się na cytacie z legend świętokrzyskich Józefa Szczypki i zobaczymy, jak król nasz miłościwy, za twoją przyczyną, Paweł, bo za chwilę przeczytasz, jak król nasz miłościwy Jagiełło na świętym krzyżu cudem ozdrowiał. Choć złośliwi twierdzą, iż był to nieco wcześniej. Ze swymi litewskimi braćmi. Ale po kolei. Ale to do rzecz. Tak jak mówię, słuchajcie, rzeczywiście, tak jak żeśmy o tym wspomnieli. I tutaj dokładnie do rzeczy. Łysa Góra słynęła wtedy we wszech krajach chrześcijańskich, jako że pracowici braciszkowie benedyktyni godny klasztor na niej pobudowali, tudzież świątynię opromienioną darem najcenniejszym, bo relikwiami Krzyża Świętego. Teraz więc, gdy Litwin tutaj gościł, nie omieszkali mu swej świętości pokazać, zwłaszcza, że i książę, acz jeszcze wciąż w służbie Perkunasa, pilnie pragnął jej widoku. Z największą czcią i uniżeniem sam opat dobył z ołtarza srebrny relikwiarz i modły intonując ukazał go dostojnemu kunigasowi. Szczo eto! Zawołał po swojemu z Ruska i nawet ręką po relikwiarz sięgnął. Nieświadomego grzechu poganina opat rychło powstrzymał przed niestosownością, palcem mu lekko znak przeczący dając i byłoby może wnet wszystko się skończyło, ale Jagiełło uczuł, iż nagle uschła mu prawica. Zadrżał. Ach, ja nieszczasny, iż czo ja maju dejaty, krzyknął gniewnie, lecz raptem złość w sobie już dzierżąc, złą rzecz odszukał w pamięci i wdał się w srogie deliberacje. Pamięć mu niosła, jak to jeszcze niewiele roków temu, wypuszczał na ziemię polskie kudłate zastępy bojarów i te paląc, niszcząc, a grabiąc, nie omijały siedzib rzymskiego Boga. Płonęły modrzewiowe chramy, a i ów Bóg rzymski królem Chrystusem tytułowany, siła dymu łykał, zanim pospołu ze swymi przybytkami dotna się z popielu. I miał też książę żywo teraz w pamięci, jak jedna ze straszliwych ekskursji bojarskich, której on, dzielny kunigas, przewodził, dotarła aż tutaj, na tę nieinszą górę jodłorosłą. I tu władyka przywołał w pamięć historię powiedzianą przez Długosza, a wyżej przez nas przytoczoną, o uprowadzeniu cudownych relikwii na Litwę i plagach z tym związanych, jakie świętokradców dotknąć miały. Raptem Jagiełło znów jakby coś sobie przypomniał. Wdał się oto w cichą konwersację z tym, którego wyznawcą zamierzał zostać. W tym miejscu litewski kunigas począł snuć przed Jezu Chrystem obietnicę pracy nad chwałą i potęgą wiary swojej nowej, zaznaczając otwarcie z Litewska, już iż uschniętym badylem takich czynów nie zdoła dokonać. A i braciszkom benedyktynom nie pożałował darów bogatych. Jednak gdy Jagiełło przyszło opuścić Calvi Montis, wciąż był zeń jeszcze Kalekus. Niedarmo wszakże żałował dawniejszych postępków i prosił o zmiłowanie. Dzień pański jako złodziej nadejdzie i tak też, ani się spodziewając kiedy, książę odzyskał moc w ręce. Dojechał śpiesznie do Krakowa, a później, gdy królem został, nie zapomniał o benedyktyńskich murach. Nieraz mnąć się perpedes na górę i osobliwą cześć żywiąc dla świętych relikwii, przed którymi spotkało go rzeczone nieszczęście, ale i łaska uzdrowienia. Złupienie tych ziem jeszcze jako przywódca tych litewskich zastępów. Tak
Jak było u Skwarenga, to sobie przypomniał. To sobie przypomniał. O tym, że kiedyś tutaj był. Być może wiedział, do czego taka rasa, co też przypomniał sobie Jogajła, co też tutaj nawywijał. Tak, to dobry i momentami bardzo trafny cytat, Paweł, ale teraz musimy znowu odpowiedzieć na pytanie, które żeśmy sobie sami tutaj wyznaczyli. Jak to się stało, że Jagiełło poślubił polskiego króla? Tak jak już żeśmy o tym wspominali, układ w Krewie, prawda, rok 1385, panowie polscy postanawiają, że Jadwiga, czyli tak, król jest, polski, no, wychodzi za księcia litewskiego Jogaju. Ale dlaczego król polski? Dlaczego król? Prawda? Dlaczego król polski? Przecież Jagiełło nie poślubił chłopa. Tak. Słuchajcie, w roku 1374 ojciec Jadwigi, prawda, czyli Ludwik Węgierski, prawda, z dynastii Andegawenów, nadaje przywilej koszycki szlachcie polskiej, prawda, gdzie tam obniża im podatki, prawda, ale z jakiego względu, słuchajcie, nic nie dzieje się bez przyczyny, prawda, chce zagwarantować tron dla jednej ze swoich córek, prawda, tron polski oczywiście, prawda, jako że nie posiada syna. Potomstwo. Te potomstwa, te posiada potomstwo, ale męskiego, tak, ale same córki oczywiście i rzeczywiście tutaj na tron polski przeznacza właśnie Jadwigę i rzeczywiście po jego śmierci, rok 1382, wkrótce potem Jadwiga zostaje tak. Kim? Królem. 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 Więc Jagiełło, tak, Jogajła, na... później ochrzczony najpierw, bo musiał, prawda, żeby tę koronę przywdziać i poślubić tego króla naszego, tak, czyli jest. Jadwigę. Przybliżymy, jak nazywa się to prawo? To właśnie zostało wszystko zawarte na mocy prawa, które wtedy obowiązywało. I to nazywa się dokładnie jure uxoris, czyli sprawa żony. Sprawa żony, dokładnie. Czyli sprawa żony, czyli po prostu otrzymywał tron, tak, władzę danego żona miała terytorium. Prawa do tego tronu, tak, prawda? Bycia... Jadwiga, która była królem, prawda? I przydano jej męża, właśnie księcia Jogajły, który został... Po prostu jej go przydano, niby tak. Równe uprawnienia i tak dalej. Tak, tak, tak. No, początkowo to było tak, że tylko do śmierci żony on miał prawo w ogóle rządzić tym wszystkim, no ale potem troszeczkę oczywiście, to zostało zmienione. Oczywiście, to zostało zmienione, tak, i, ale rzeczywiście... I powstała dynastia... Rok 1386. Dynastia... Jagiełło koronowany, tak, w Krakowie razem z Jadwigą, prawda? I jest początek dynastii Jagiellonów w Polsce. Czyli poślubił króla, ale nie chłopa. Tak jest. Czyli no, to już wyjaśniliśmy te nasze wcześniejsze. To jest to pytanie, które było... Tak, pytania, Paweł, z filmu. Co tam działo się ciekawego jeszcze na... Wspominaliśmy już tym. Tak. O tym. Wspominamy, że rzeczywiście tutaj to znaczenie opactwa niesamowicie wzrasta, prawda? Za czasów szczególnie właśnie Jagiellonów. Z jakiego względu? No słuchajcie, osobliwą cześć właśnie, którą żywił właśnie Władysław Jagiełło do tego opactwa, to jest nie bez kozery, gdyż jego właśnie spowiednikiem był opat świętokrzyski, prawda? To już mówiliśmy, czyli, też, tak. Czyli Mikołaj Drozdek. Drozdek, czyli jakbyśmy powiedzieli mały Drozd, prawda? Nie. Tak by można powiedzieć. Słuchajcie, tak ludzie się w tamtych czasach w średniowieczu śmiesznie czasami nazywali. Były, prawda, takie zdrobnienia czasem. Zdrobnienia, tak, prawda? Wójt, wójcik, Drozd. Tak, Drozdek, tak. Słuchajcie, różnie to... Stąd dzisiejsze to też nazwisko. I stąd dzisiejsze też nazwiska, ale tu odbiegając od tematu, słuchajcie, ten Drozdek... Czasem trzeba troszeczkę zboczyć. Tak jest. Ten Drozdek właśnie, który był spowiednikiem Jagiełły, tą legendę już żeśmy oczywiście przytoczyli, prawda? Tak, tak. Dzieci Jagiełło rzeczywiście tutaj wyciągnął rękę po relikwie drzewa krzyża, która mu rzeczywiście odmówiła posłuszeństwa. Och, ja nieszczęsny. Och, ja nieszczęsny, tak jak to było wspomniane. Słuchajcie, ten Drozdek rzeczywiście później był taką postacią dosyć ważną tutaj na dworze, prawda? Jako spowiednik króla. I rzeczywiście ten przywieziony przez niego na koronację Władysława Jagiełły relikwiarz stał się jednym z tych insygniów koronacyjnych. Jasne. Prawda? To już wiemy. To już wiemy. Ale Paweł, jeszcze ktoś ważny pojawia się, o kim też żeśmy już wspominali, ale dla porządku podajmy kto. Tak. W tych wyprawach właśnie na Łysą Górę, często w tych pielgrzymkach Jagiełły, których odbył co najmniej 9, jak pamiętamy, prawda? Niektórzy mówią, że nawet kilkanaście. Więcej, a może nawet kilkanaście. Dokładnie. Ponieważ na przykład pobierał te nauki, prawda? Czyli jako ten chrześcijanin taki nowo... Był neofitą, to się mówi, prawda? Neofitą, no to być może pokornie, chociaż król przybywał
tutaj na Święty Krzyż. Tak. I w tych wędrówkach na Święty Krzyż towarzyszy królowi jego... Pewien młodzik. Tak, pewien młodzik, jak to się mówi, prawda? Sekretarz królewski, ale później ten, który doszedł do najwyższych, można powiedzieć, godności. Tak, o kim mówimy? Zbigniew Oleśnicki. Oleśnicki. A moglibyśmy go z powodzeniem w tamtych czasach nazwać Zbiszkiem z Oleśnicy. Zbyszko z Oleśnicy, oczywiście w tamtych czasach tak. Słuchajcie, sekretarz królewski, młody człowiek, który robi szybką karierę na dworze. Ja taką tutaj historię przytoczę, słuchajcie, z czasów Grunwaldu, słuchajcie, w bitwie pod Grunwaldem, jak wspomina właśnie Długosz, w czasie, kiedy orszak królewski zaatakował rycerz krzyżacki, gość, czyli taki, który występował po stronie krzyżaków, przybyły z Niemiec, akurat Dypold von Kekeritz, który zaatakował orszak królewski. Słuchajcie, podobno Jagiełło stanął, sam król stanął w szranki z tymże rycerzem, strącając go z konia, a właśnie Zbyszko z Oleśnicy podobno, że tak powiem, dokończył tego rycerza. Czyli łomkiem jakiejś kopii dobił po prostu tegoż rycerza. Więc to była taka jego pierwsze pojawienie się jak gdyby w historii. Był, prawda, to kres Dypolda, a początek kariery Zbigniewa. Początek kariery Zbigniewa i jako ciekawostkę powiem jeszcze, że rzeczywiście musiał się później został, prawda, biskupem krakowskim, tak, pierwszym kardynałem, prawda, tak, polskim. Słuchajcie, ale musiał się rzeczywiście za to zabójstwo starać o dyspensę papieża. Prawda? Paweł, ale skoro Grunwald, to może przytoczmy pewne słowa z krzyżaków sienkiewiczowskich. Tak. Najpopularniejsze rzeczywiście to, co spopularyzował właśnie Sienkiewicz w krzyżakach, prawda? Rzeczywiście ten Grunwald, tak, prawda, ten konflikt z krzyżakami. Powiedzmy, co Maćko z Bogdańska, z Bogdańca mówi, rozprasza lęki księżnej Danuty przed krzyżackimi relikwiami, bo przecież mieli ich mnogo. Tak, wielką. Krzyżacy jako zakon oczywiście też co mieli mówił do wiele tych relikwii. Jak ją uspokajał. Ale rzeczywiście tutaj mamy ten dialog między właśnie Maćkiem z Bogdańca, a księżną Danutą, prawda, mazowiecką. I Maćko z Bogdańca prawił tak. Tak też i myślę, miłościwa pani, że przyjdzie li do wielkiej wojny, to chociażby wszystkie Niemcy pomagały krzyżakom, zbijem ich na powrót. Bo większy jest nasz naród i Pan Jezus większą moc spuścił nam w kości. A co do relikwii, albo to u nas w klasztorze świętokrzyskim nie ma drzewa krzyża świętego. Czyli słusznie prawił. Słusznie prawił, jak to się mówi. Słuchajcie, i rzeczywiście... No te relikwie rzeczywiście być może nam pomogły w tej bitwie, prawda? Być może pod, tak. Pod tym Grunwaldem rzeczywiście krzyżacy zostali pobici. Zależy kto w co kto wierzy. W co kto wierzy. A każdy ma prawo wierzyć w co chce. Tak jest. My możemy w to wierzyć. Jeszcze nikt nam tego nie zabrania. No i Długosz, jeszcze Długosz dodaje, co też ty powiedziałeś w filmie, że odwiedzał klasztory najchętniej Bożego Ciała w Poznaniu i właśnie tak, Świętego Krzyża, tak, na Łysej Górze. Tak. Ale przed tą bitwą grunwaldzką, no to Jagiełło stał z wojskiem u stóp Łysej Góry, o czym żeśmy też w filmie wspomnieli. Pięknie przeczytałeś cytat, kiedy dwór pański, czyli Jagiełłowy, tak, piął się zboczem Łysej Góry do klasztoru modlić dokładnie się, Jagiełło pościł i tak dalej. Ale potem Paweł, no to on bywał tutaj chyba jeszcze kilka razy. Wspominaliśmy o tym rzeczywiście, że tak jak wspominałem kronikarze, słuchajcie, przynajmniej 9 razy, a być może kilkanaście. Słuchajcie, mamy zanotowane te wizyty, prawda? W roku Jagiełło odwiedzał klasztor w roku 1414, 1416, 1419, 1422 i 1432. Czyli dwa lata przed swoją śmiercią. Dokładnie. Także rzeczywiście ten klasztor przynajmniej dla Jagiełły był takim miejscem naprawdę bardzo ważnym, prawda? Paweł, kto urodził się za życia Jagiełły? Wspominaliśmy o nim. Wspominaliśmy o nim. Tej postaci nie da się tutaj pominąć. Nie pominiemy jej jeszcze długo. Tak, i przy dziejach tutaj w ogóle regionu, prawda? Nie, Polski całej. I Polski całej, nawet tak to powiedzmy. Rzeczywiście w roku 1415 urodził się nasz największy dziejopis średniowieczny, tak, prawda? Czyli Jan Długosz, prawda? Z rodu Wieniawitów, prawda?
który tutaj rzeczywiście odznaczył się w naszym regionie. To jest fundator wielu kościołów, prawda, w regionie. Ten, który odwiedzał rzeczywiście niejednokrotnie klasztor świętokrzyski i musimy dodać wychowawca synów królewskich. Ale do tego jeszcze za chwilę. To za chwilę do tego wrócimy. Kto odkrył talent Długosza? Kto odkrył talent Długosza? Zbigniew. Słuchajcie, Zbigniew Oleśnicki. Ten, który rzeczywiście... To on go namówił właściwie, tak? Był, tak. Mhm. Początkowo sekretarz królewski, później biskup krakowski, kardynał polski, ale rzeczywiście Zbigniew Oleśnicki tutaj był tym odkrywcą talentu Długosza i ta kariera Jana Długosza późniejsza wiąże się właśnie ze Zbigniewem Oleśnickim. Największy dziejopis europejskiego średniowiecza. Tak go jest. Czasem nazywają. Tak, oczywiście. Długosza. Pod koniec życia możemy dodać, że został biskupem lwowskim. Lwowskim, prawda? Tak. Ale to już tak to już jest właściwie tak. Rok 1480. Tak, to jest koniec życia. Zmarł, tak. No to Paweł, to w tej chwili może przejdźmy. A nie, jeszcze chciałem cię zapytać tak na marginesie zupełnie. Ja wysuwam taką tezę, że bitwa pod Grunwaldem, o której mówiliśmy, nie mogła być przez nas przegrana. Zgadzasz się z nią, czy nie? Do tego wrócimy oczywiście, nie będziemy teraz tego rozważać. Dobrze, ale dlaczego nie mogła być przez nas przegrana? Ponieważ mieliśmy dużo większe siły. Tak. I jakościowo, ilościowo i tak dalej. Tak, słuchajcie, to tak jak mówię, troszeczkę zbaczamy z tematu, ale rzeczywiście można powiedzieć, według ostatnich badań... Postawimy taką tezę, ja przynajmniej ją dzisiaj stawiam, może będziesz bronił innego kierunku, ale kiedyś do tego wrócimy na pewno. W takim specjalnym odcinku dotyczącym bitwy grunwaldzkiej, a może nawet całego cyklu Wielkiej Wojny. Tak, to wrócimy pewnie do tego w jakieś tam rozważanie. No dobra, wracajmy na Łysą Górę. To słuchajcie, wiemy już, wiecie to z filmu, w roku 1447 wybucha wielki pożar. W tym też roku zasiada na tronie Kazimierz Jagiellończyk. Michał z Lipia, Wel Krakowa, Wel Kleparza, czyli ówczesny opat świętokrzyski, znakomity gospodarz tego miejsca. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę nie wiadomo skąd do końca pochodził. Słuchajcie, wytłumaczmy to. Wel znikąd. Wel, prawda, z Krakowa, Wel z Lipia, Wel z Kleparza. Słuchajcie, rzeczywiście, ale jakbyśmy mogli to wyjaśnić. Słuchajcie, no, Kleparz to dzisiaj to jest Kraków. Dzielnica Krakowa, prawda? Więc wszystko są dzielnice Krakowa, wszystko jest blisko. Dokładnie. To imię on nie nadał sobie sam, tylko mamy dywagacje historyków, nie? To wel. Tak, słuchajcie, ale to tak jak mówię, to pewnie się wiąże z jego życiorysem, tam gdzie się przewijał, gdzie się pojawiał, prawda? Słuchajcie, tak go określą. Jest konflikt, mówiliśmy o tym, między królem Kazimierzem Jagiellończykiem, a kardynałem Oleśnickim, bo już wtedy jest kardynałem, prawda? I opat Michał był synem Franciszka, mieszczanina krakowskiego. Mówiliśmy o tym, że wychowankiem Akademii Krakowskiej, człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Wykształcony człowiek. Dalej powiernik Kazimierza. Erudyta, Jagiellończyka. Ale też trzeba dodać, że był znanym bibliofilem. I Biblioteka Świętokrzyska znacząco rozwinęła się za jego czasów, kiedy był opatem tutaj na Łysej Górze. Zgromadził pokaźny zbiór kazań, w tym też swoich. Zadbał o odrodzenie, dbał też właśnie, zwłaszcza o odrodzenie duchowe konwentu. Konwentu na Świętym Krzyżu, starając się wprowadzać na wzór ówczesnych włoskich reform życia zakonnego zasady ścisłego przestrzegania reguł klasztornych. I o jakiej postaci możemy tutaj wspomnieć od razu? Tak, na to wszystko, na ten rozkwit w ogóle opactwa miał wpływ pobyt w Krakowie w 1453 roku świętego Jana Kapistrana. To był taki, jakbyśmy mogli dzisiaj powiedzieć, idol młodzieży. Ówczesnej, dokładnie. Tak. Człowiek, on, który... rozruszał to wszystko. Klasztory w Polsce poczęły rozkwitać. Niesamowity kaznodzieja, prawda? Młodzież akademicka garnęła się do wykształcona, garnęła się do klasztorów. Profesorowie również, prawda? Też, rzeczywiście to było takie odrodzenie niesamowite wiary. Ja dodam od siebie, że niestety 100 lat później ta młodzież za idola
obrała Marcina Lutra, który zachodnią Europę ale to jest, podpalił. Ale to już jest zupełnie inna historia, do której wrócimy. Ja jeszcze tylko wspomnę o tym świętym Janie Kapistranie, że to był jeden z twórców zakonu bernardynów. Tak, prawda? To musimy wspomnieć. Tak, czyli to jest jak gdyby kolejna ewolucja zakonu franciszkańskiego. Reguły franciszkańskie. Tak zwani obserwanci, czyli rzeczywiście zaostrzenie tych reguł zakonnych. Słuchajcie, no a bernardynów to oczywiście znamy z historii również, prawda? Że chociażby wspomnimy tutaj kogo? Księdza Robaka, prawda? Czyli Jacka Słoplicę z Pana Tadeusza też był Księże Bernardynie. Księże Bernardynie, dokładnie, jak to do niego się zwracano. Po tym pożarze, który miał miejsce w tym roku 1447, charakterystyczny, bo to jest pierwszy rok panowania Kazimierza Jagiellończyka. Jest odbudowa, ale Paweł, no jest jeszcze niestety kolejny pożar. Tak, w rok 1459, prawda? Kolejny pożar nawiedza. On niestety mocno uszkadza zbiory biblioteki. Tak, biblioteka, no nie oszukujmy się, rzeczywiście, jeżeli uszkadza, to prawdopodobnie biblioteka spłonęła po prostu, prawda? W większości być może coś uratowano. Coś uratowano. Rzeczywiście to jest tragiczne wydarzenie tutaj w dziejach opactwa. Ale szybko rzeczywiście po tym pożarze klasztor zostaje podźwignięty z ruin, bo już w roku 1461 zostaje ponownie kościół konsekrowany. Dokładnie. Słuchajcie, my mówiliśmy, ty konkretnie Paweł mówiłeś też w filmie o tym, jak to w 1467 roku Jan Długosz zostaje wychowawcą synów królewskich. I bywa tutaj z nimi, a szczególnie święty Kazimierz. Tak jest. Jeden z synów królewskich, słuchajcie, Kazimierz, upodobał sobie to miejsce, rzeczywiście później został świętym. Święty Kazimierz, szerzej znany na Litwie, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, bo rzeczywiście pochowany w katedrze wileńskiej. Tak jest. Wiemy, że ten słynny jarmark, który odbywa się 4 marca, prawda, zawsze w Wilnie, to są tak zwane Kaziuki. Prawda? Kaziuki, czyli od tego właśnie naszego tutaj królewicza. Dobra, prawda? Paweł, teraz czas na kolejną zagadkę, którą żeśmy sobie sami zadali naszym widzom, słuchaczom. Tak jest. Powiedzmy teraz, dlaczego Kazimierz Jagiellończyk przeniósł głośną imprę ze Świętego Krzyża do Nowej Słupi. Tak, rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce w roku 1468. Kazimierz Jagiellończyk, zresztą na wyraźną prośbę opata Michała, wydał dokument, w którym zakazał praktykowania z dawna zwyczaju organizowania tego jarmarku na Łysej Górze w Dzień Zielonych Świątek. Czyli rzeczywiście odbywało się tam takie święto, które określano jako stado. Prawda? Tak, też jest igrzyska. Takie określenie, igrzyska, takie jeszcze z czasów prawdopodobnie pogańskich. Prawda? Najprawdopodobniej. Z czym to się wiązało? Przytoczymy, z czym to się wiązało? Tak jest. Jest dokument, wydany dotyczący właśnie tego zdarzenia i tam bardzo wyraźnie jest to opisane, także proszę Paweł, może jeśli możesz. I w tym dokumencie czytamy, słuchajcie, między innymi: co rok na Zielone Świątki bez przywileju i ze zwyczaju zbierało się mnóstwo wojewódzki ludu, że trąby i bębny i piszczałki i inna wrzała muzyka, że tańce i ucieszne odbywały się igrzyska, obok tego mnogie się zdarzały kradzieże, zabójstwa, łotrostwa i rozpusta, co nieraz dziennemu i nocnemu nabożeństwu wielce przeszkadzało, chcąc także niegodziwość zbrodni i bezeceństwa usunąć z miejsca, na którym wciąż imienia Bożego używano i pragnąc zarządzić, aby miejsce jak przystoi szanowano i zakonnicy mieli przy modleniu należyty spokój, zakazał król jarmarku na Łysej Górze. Tyle o tym. No Paweł, co to były za czasy, że tylko oboje płci było? No nie. Niesamowite. Tak, niesamowite czasy, słuchajcie, rzeczywiście. Dobra, słuchajcie, w roku 1477, tak jak wspomnieliśmy też w filmie, umiera opat Michał. I wkrótce opactwo zyskuje gospodarza podobnego formatu. To jest Maciej Spyzdr. Maciej Spyzdr. Tak, jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony, też żeśmy o tym wspominali. Świetnie administruje całym gospodarstwem klasztornym. Wprowadza też nowe
zasady w organizacji tutejszego skryptorium biblioteki, osobiście przepisuje statuty piotrkowskie i wiślickie, a także sporządza rocznik świętokrzyski. I tutaj słuchajcie, na ostatniej stronie, na ostatniej karcie tej księgi znajduje się informacja dotycząca osoby pisarza. Otóż w czasie epidemii, która szalała, zbierała śmiertelne żniwo w roku 1451, Maciej traci nagle matkę, siostrę i brata, czyli tragiczna informacja, tragiczne osobista bardzo, dodana na tej karcie ostatniej. Były, prawda? Tak. No i potem 1491 rok, też żeśmy już wspominali w filmie, Maciej Spyzd rozbudowuje obiekty klasztorne, dba szczególnie o szpitalnictwo, lecznictwo, farmację. No był i twórcą apteki, prawda? Apteki, tak. I spośród zakonników świętokrzyskich rekrutować się będą uznani medycy, mogący szczycić się później dyplomami studiów specjalistycznych, medycznych, tak? Tak jest, tak jest. Ja, Paweł, jeszcze bym tylko wrócił do jednej rzeczy, bo tutaj wspomnieliśmy o statutach piotrkowskich i wiślickich, prawda? Napiję się trochę wody, bo mi zaschło w gardle. Tak, dokładnie. Słuchajcie, a propos tych statutów właśnie piotrkowskich i wiślickich, bo nie każdy wie, o co tutaj chodzi. Słuchajcie, przepisał to osobiście Maciej Spys, a były to statuty, które powstały właśnie w połowie wieku XIV, tak, statuty stworzone przez Kazimierza Wielkiego, które ujednolicały całe prawo w Królestwie Polskim, tak, prawda? Które po wcześniejszym rozbiciu dzielnicowym rządziło się czasami różnymi prawami, prawda? A to było takie ujednolicenie prawa. W dzisiejszych czasach usłyszelibyście w telewizorze, to była ówczesna reforma prawodawstwa. Tak, reforma prawodawstwa, dokładnie tak. No tyle na ten temat. No to co? Kończymy w tym miejscu ten odcinek Miotły Plus. Miotły Plus, dokładnie. Tak, Miotły Czasu w formacie Miotły Plus, bo no to wiadomo, jest ten nowy format. Dobrze. Troszeczkę jeżeliśmy przeciągnęli, ale to, ten format jest właśnie po to, żeby, tak jest, ci, którzy chcą, tak, żebyśmy mogli swobodnie podyskutować. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć czegoś ciekawego, to rzeczywiście to jest ten format właśnie, tak. Miotły Plus. Ci, którzy chcą sobie to posłuchać trochę więcej, no to właśnie tutaj będą mogli. Dokładnie, słuchajcie, jeżeli wam się podobało, no to już macie za chwilę, będziecie mieli w filmiku. Ale słuchajcie, najbliższe odcinki będą właśnie poświęcone Miotły Plus jeszcze okresowi średniowiecza. Wrócimy jeszcze do najazdu tatarskiego w szczególny sposób i wrócimy do zakonu benedyktynów i całej struktury tutaj na Łysej Górze, skupiając się głównie na właśnie na medycynie, farmacji, bibliotece, przemyśle, rolnictwie, to do tego wrócimy w najbliższych odcinkach. Zamykamy tym samym tym odcinkiem Miotła Plus taką serię, którą nazwaliśmy roboczo na samym początku Od Kamienia do Macieja. Ponieważ od kamienia, epoki kamienia, aż do Macieja z Pyzdr. Dokładnie tak to miało wyglądać. Słuchajcie, nie męczymy was już dłużej. Odpocznijcie, wyśpijcie się. Nie wiem, o której to oglądacie. Wytrzymali do tej pory, to gratulujemy. Gratulujemy, dziękujemy wam bardzo za to. Dziękujemy pięknie. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Zaraz będzie o tym, co Paweł tutaj zaczął, bo będziecie jeszcze nas widzieć na końcu. Ale wszelkie pytania, jakie macie do nas, gdybyście jakiekolwiek mieli, jakiejkolwiek natury, to proszę bardzo, piszcie je w komentarzach. Będziemy odpowiadać, dobra? Niekoniecznie w komentarzach będziemy odpowiadać, ale odpowiemy wam na pewno w programach. Okay? Dziś tak pytanie, dziś odpowiedź. Dziś odpowiedź, możemy się tak mówić. Może nie. Dobra, do końca, ale także dziękujemy bardzo. Mówili do was dziękujemy pięknie. Paweł Wojtyś i Paweł Kobus. Hej. Cześć.
Kończymy ten odcinek Gniotwór Plus. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy na kolejne. Jeśli Wam się podobało, dawajcie kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie i przekazujcie znajomym. Mówili do Was Paweł Wojtyś i Paweł Kobus. Cześć! Cześć. Bywają też także oni z nim tutaj właśnie na, tak, na Świętym Krzyżu. Między innymi święty Kazimierz tutaj z nim bywał. No to tak mi się przypomniało niedawno w sobotę, bo nagrywamy to dzisiaj 7 marca, tak? 4 marca mieliśmy świętego Kazimierza. Tak, ale jest takie też przysłowie na świętego Kazimierza, wyjdzie skowronek spod perza, bo już niby tak ciepło miało być. Jak widać, klimat nam się ociepa przez oziębienie, bo to podobno tak jest, wiecie. No, także ten skowronek to nie wyszedł w tym roku.